Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Zapraszam do zostawiania komentarzów i lajków. Teraz, teraz, no cóż, teraz po prostu zaczynamy. Twoim zdaniem w ogóle obecnie porozumienie pomiędzy ludźmi, nie politykami, na razie, ale pomiędzy ludźmi, którzy. Głosują, głosować będą, jest możliwe. W sensie, czy to jest coś, co jest projektem na dekady, na pokolenia, czy też są jakieś sposoby uzyskania porozumienia w ciągu najbliższego półrocza roku? Ja zwykle od innego um, końca albo początku zaczynam. To znaczy, nie od tego, czy porozumienie jest możliwe, chociaż zaraz do tego dojdę, tylko zwykle zadaję sobie pytanie, patrząc na rzeczywistość społeczną, polityczną i w ogóle na to, co mnie otacza, zastanawiam się nad tym, co jest nie do zniesienia. I rzeczywistość w Polsce jest w wielkiej mierze dla mnie nie do zniesienia, a częścią tego, co jest nie do zniesienia, jest to, że właściwie nie da się słuchać rozmów, które są toczone w debacie publicznej. I ta polityka, od której się tak odżegnujesz, mówiąc, no ja nie jestem tutaj dziennikarzem od polityki i tak dalej, to tak trochę pobrzmiewa w tym, no nie jestem, bo to się nie da wytrzymać. Tego się nie da znieść. To jest jakieś te rozmowy są jakieś nie takie jakieś za bardzo spolaryzowane, ci ludzie grają, nie rozmawiają i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jakby jedna rzecz, że dla mnie po prostu ten brak porozumienia, który nas otacza i na którym polityka gra w Polsce i dziennikarze na tym grają i media tożsamościowe na tym grają, on jest jakoś nie do um, Ale to jest zupełnie innej beczki. Którego obecnie aktywnego polityka najbardziej cenisz? Mm -hmm. Bardzo ciekawe pytanie. Mm -hmm. Ale pytasz mnie, na kogo głosuję, czy kogo cenię? Kogo najbardziej cenisz? Kogo cenię jako zoon politykon, zwierzę mm -hmm. polityczne, mm -hmm. uzdolnionego polityka? Mm -hmm. Tak, tak, w sensie, no nie mówię o, czy kto jest najwybitniejszy? No, którego najbardziej cenisz holistycznie, całościowo? Mm -hmm. nie, nie, I wiesz, to nie musi być osoba, z którą rozmawiałeś, czy którą znasz osobiście, ale którego polityka najbardziej cenisz? Ale aktywnego? Aktywnego, tak, aktywnego. aktywnego. Pierdoloni półtorej minuty o tym już rozmawiamy, już dojdź się do tego. To nie jest trudne pytanie. No, niestety. Nie, nie bo to jest też <laughs> trochę tak, że jak pytasz mnie kogo cenię, to mnie już pobrzmiewa, kogo popierasz. Nie, 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 nie. Nie też okay? a nie to, właśnie... to, cenię. Kto musisz, jest... Możesz najbardziej cenić. Ciej najwybitniejsi politycy na polskiej scenie publicznej? Tusk i Kaczyński. Czyli bracia. Ja gdybyś mogła wybrać jednego z nich, którego bardziej cenisz? Cenisz pod względem moralnym, pod względem projektu politycznego. Projektu politycznego. Jeżeli mam już wybierać, to wolę ten projekt polityczny, który reprezentuje Tusk, to jest oczywiste. Mhm. Ale bierzesz ich w tandemie też. Tak, oczywiście. Sens, to znaczy, tak, bo to, dlatego cię pytam, co tak, to znaczy tak, cenisz. Tak. Jeśli chodzi o to, kto jest wybitnym politykiem, mhm. doświadczonym, e, mającym skuteczne strategie polityczne, takim, który jest w stanie narzucić swój projekt polityczny w wspólnocie, no to z całą pewnością to nie jest tylko tusk. Mhm. Zastanawiałabym się jeszcze na Trawem Trzaskowskim. Który zaczyna być gorącym nazwiskiem. Zaczyna Znowu. być. Chociaż to też jest ciekawe w polskiej mhm. sferze publicznej, że człowiek ma 50 lat i zaczyna być gorącym nazwiskiem. E, a mówię to o tym najbardziej bieżącym kontekście, rozmawiamy na początku kwietnia. Jeżeli... No tak, faktycznie, inni, inni zazwyczaj zaczynają zyskiwać szczyt swojej popularności znacznie później. Więc tak, Trzaskowski, fascynujący w tym kontekście. I Słuchajcie tego później, na początku kwietnia pojawiła się plotka, która może się ziści do momentu, w którym odsłuchujecie ta rozmowa, a może nie, że Rafał Trzaskowski miałby być takim tarnym koniem po stronie Koalicji Obywatelskiej na ostatniej pro... nie, wiem, czy... nie wiem kiedy się ostatnia prosta wyborów zaczyna, ale powiedzmy, że w którejś fazie wyborów, żeby Donald Tusk, który już uzbierał te 20% dla Koalicji, mógł zdobyć jeszcze kilka procent tych niezdecydowanych. Ja chcę jeszcze, ja jeszcze dam jej chwilę, ale to jest jakaś, to jest jakaś kurwa katastrofa ta rozmowa nie? To jest dokładnie ten pretensjonalny intelektualizm, który występuje we wszystkich kurwa innych mediach. Tylko tutaj jest, tylko ona po prostu w stylu prawdziwych pigmi e, implikuje, że ona nie jest taka jak inne i ona to nie rozmawia w ten sposób, nie? Tylko, że tak, jak najbardziej rozmawia i dokładnie to obserwujemy. I to jest. Bardzo smutne. Ponieważ, jeżeli to ma być alternatywa dla kurwa mędrców z e, szkła kontaktowego i innych tego typu pretensjonalnych programów o polityce, to mam złe wieści, bo absolutnie nią nie jest. Jest dokładnie tym samym, tylko zapakowanym kurwa w inne sreberko. No. Swoją drogą uważam, że publiczność internetowa, w sensie, teraz zwracam się do was, widzowie i słuchacze, gro z was jest właśnie tymi niezdecydowanymi, więc to jest trochę taki koszyk osób, do których, do których prawdopodobnie, być może, a może tak, może nie, ten Trzaskowski by, by uderzał. Wiesz to pytam o to, kogo, którego politykę najbardziej cenisz, też dlatego, że zastanawiało mnie, i czytając książkę, i, i, i czytając to, czym się zajmujesz, a zajmujesz się nie tylko polityką polską, zastanawiałem się, czy właściwie będziesz, w, czy, czy ten polski grajdołek jest dla ciebie, wiesz, um, Takim guilty pleasure trochę. Wiesz, że ciężko to cenić, po prostu się tym zajmujesz bo się tutaj urodziłaś, jesteś polką, zajmujesz się polską polityką, ale gdybyś mogła wybrać to, czy nie zajmowałabyś się polityką gdzie indziej. Innymi słowy, czy polska polityka odchodzi swoimi standardami znacząco od polityki, nie wiem, na przykład niemieckiej. Mm, to jest tylko pytanie, wiesz, ilość ilość pytań wiesz? Znaczy, tak, pierwsze, pierwsze oczywiście jest pytanie, moim zdaniem, wiesz, zastanawiałam się przed tą rozmową, jak w ogóle będziemy ze sobą rozmawiać o polskiej polityce i tak. jedno takie zasadnicze pytanie, które mi przychodziło do głowy to jest, czy to nie jest przypadkiem tak, że polska polityka? Jest o nudzie? To znaczy, że to jest taka o. straszliwie nudna polityka. To powiedz mi, czego to uważasz? Bo jej emocjonalność, ten diapazon emocjonalny, tej polaryzacji. Stał się już po prostu nie do zniesienia nudny. To znaczy, rozumiesz, jeżeli. Przecież wszyscy są rozgrzani do czerwoności. No właśnie, ale ile może być rozgrzane do czerwoności? I... Tak, właśnie, ty, ty, puzon polskiej polityki się rozgrzał do czerwoności, nie? To jest ta przystępna, to, 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 to jest ten przystępny sposób rozmawiania. I, I w gruncie rzeczy ile możesz nie rozmawiać o tym co jest do przerozmawiania. To jest cały czas takie prawda wszyscy się rozgrzewają zamiast porozmawiać o tym jaki jest naprawdę problem. I to nie jest tylko zasługa pisu, to jest w wielkiej mierze zasługa pisu, bo PiS każdy skomplikowany program, problem cywilizacyjny zamienia w rozmowę na temat tego czy atakują nas tęczową zarazą, geje i lesbijki albo czy będziemy jeść robaki i tak dalej i tak dalej, ale w istocie o niczym nie rozmawiamy, zatem jest potwornie nudno. Więc tylko że wiesz, żeby, żeby tak nie było, że nagle teraz uznamy, że tutaj jest no tak, to nie jest dojrzała scena polityczna w tych dojrzałych demokracjach, to nie jest no, inaczej. To tak nie myślimy, ok To, to znaczy tak. To tak Niemiecka polityka nareszcie zaczęła być interesująca, y, dlatego że wybuchła wojna. Mm. Y, dawniej tam było śmiertelnie nudno, y, z innego powodu niż w Polsce. Y, w Polsce uważam, że jest nudno, bo jak wszyscy jesteśmy tacy rozgrzani, to nie rozmawiamy już merytorycznie. I to trwało bardzo dłuższego czasu. E, natomiast w Niemczech było nudno, dlatego że właściwie co do wszystkich najważniejszych rzeczy panował konsensus. I to były takie trochę technokratyczne hmm, rozmowy. jak raj z polskiej perspektywy. E, tak, ale niesłusznie. Ale niesłusznie, bo ten raj właśnie pod wodą Angeli Merkel skończył się tym, że tak jakby ten spokój wybuchł im w twarz. To znaczy okazało się, że Angela Merkel prowadziła taką politykę, która w wielu miejscach po prostu w ogóle nie rozwiązywała problemów. Przyklepujemy, przyklepujemy i następna rzecz. Przyklepujemy, e, nie robimy niczego, czego nie mówią nam sondaże, żebyśmy zrobili. No, tylko tam Niemcy boją się atomu, dobra, wyłączamy elektrownie atomowe. Niemcy chcą mieć bezpieczeństwo energetyczne. Dobra, Zbieramy rosyjski gaz, nie ma problemu. I potem jakby Angela Merkel kończy swoją erę, tak mówiono, że era Merkel, przychodzi następny kanclerz, wybucha wojna i okazuje się, że wszystko się rozpada na kawałki. I ta polityka się zrobiła strasznie ciekawa, bo oni próbują się pozbierać. W pewnym sensie, jak opowiadasz o tej polskiej, o tej niemieckiej polityce, to kojarzy mi się dość duża garść opinii podobnych o Tusku. Oczywiście, oczywiście. Tusk był takim właśnie tak. sondażowym przywódcą, który nie reformował i wiele osób popiera, albo popierało do pewnego momentu PiS właśnie dlatego, bo wreszcie ktoś coś innego tak, to znaczy tak. powiedzmy sobie od razu, że PIS też jest sondażową, taką władza sondażowa, to znaczy oni nie zrobią niczego, co im tam nie wyjdzie z tych badań, tak. że to zyska poparcie, tylko że oni bardzo często, tylko że tam nie ma tego aspektu, bo jednak w Platformie Obywatelskiej to było, tam był ten aspekt, ale jednak dążymy do czegoś, to ma być proeuropejskie, to ma być prodemokratyczne, my tu odgrywamy jakąś rolę, ta rola jest demokratyzująca, jest jakieś podejście szacunku do rządów prawa, tam było coś takiego. Mhm. Tymczasem w przypadku pis jest raczej, a to nam wyszło, to najlepiej, tak, tych muzułmanów, to się boimy, geje są straszni, y, 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 a Bruksela to Berlin, tak, I Berlin jest agresywny dalej. Więc to jest, to jest trochę tak, że że zjawisko władzy sondażowej w ogóle nie jest nam odległe, ale masz dużo racji, jak mówisz, że w przypadku platformy obywatelskiej oni rzeczywiście nie chcieli rozgrzebywać tych najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych rzeczy. I to widać na przykład po tym, jakie baty zbieramy teraz za brak reformy edukacji. Mhm. Oni byli pierwszą ekipą, która miała w Polsce 10 lat, prawie 10 lat. Przez 10 lat możesz zreformować system edukacji piękniutko, prawda? Możesz sobie nawet pozwolić na model fiński, to znaczy odcentralizować, dofinansować i zostawić, i niech to rośnie po prostu, jak taki ogród. I tego oni nie zrobili, i dlatego PiS może robić z edukacją to, co robi, bo baty zgrane za tamtą bezczynność. Czyli tam było też mnóstwo takich rzeczy, które oni modernizowali, ale oni nie modernizowali wystarczająco głęboko. W najbliższych wyborach będzie trochę tak, tak mi się przynajmniej wydaje, poprawię, jeśli się mylę, że mm, polityka zagraniczna Polski spotka się z polityką wewnętrzną na poziomie wyboru właśnie, bo jest jak jest, mamy za granicą e, wojnę, i ta partia, która umiejętnie połączy oczekiwania wyborców w stosunku do, no, do postulatów związanych z polityką wewnętrzną. I, i, I porzeni jest tym, co można zrobić w sprawach zagranicznych dotyczących Ukrainy, ale przez to tych dotyczących Unii Europejskiej, tak? E, I kontaktów z tymi, e, z tymi krajami czy, czy zbiorowiskami. Kto twoim zdaniem poradzi sobie z tym orzechem lepiej? W sensie, PiS, oczywiście, przez wielu był doceniony. Jako, znaczy rząd PiS był doceniony jako ten, który sobie dość dobrze, czy względnie dobrze poradził z pierwszymi miesiącami wojny. Ale jak ty patrzysz na, powiedzmy, ewentualną zmianę? Czy, czy nowa ekipa może sobie poradzić z tym lepiej? Czy też, bo być może jest tak, że ci jesteśmy w czasie wojny i może jednak powinniśmy się trzymać ludzi, którzy już nas przez ten kryzys prowadzą. I jak na razie jest okej, okay, wojny nie ma w Polsce. Znaczy, może powiedzmy tak. Mhm. Każde wybory mawiają, e, analitycy, politycy są o czymś, więc o czym tak. są te wybory? Te, te wybory są o niepewności. I to nie jest tak, że wygra ten kto zapewni największą stabilność, bo w naszych czasach nie ma już stabilności. My mamy przyspieszony kurs z przelatujących czarnych łabędzi, jak to pięknie napisał Jarosław Kujski, czyli e, mieliśmy Najpierw właściwie załamanie się projektu III Rzeczpospolitej, czyli przyjście do władzy PiSu, potem pandemia, teraz wojna, a jutro nie wiadomo co, więc po prostu lecą jedne za drugimi te Chyba, szwadrony. Tylko dodam, że czarne będzie to, to pojęcie przez nasima Taleb'a. Dokładnie, dokładnie, ale żeby Nassim, już latało ich tak dużo, to tak, czyli jest... Coś, co się zdarza rzadko i jest bardzo przełomowe. Dokładnie, ale teraz już właśnie one nie są w ogóle rzadkie, tylko wydaje nam się, że już są tylko czarne będzie, tak ulegamy tego rodzaju złudzeniu też. Więc krótko mówiąc, ten wygra, kto zapewni poczucie, że jest najmniej niepewności. Hmm. Bo skoro nie można już zapewnić stabilności, to chociaż najmniej niepewności. No i jak powiedziałeś, rozmawiamy w kwietniu i nie wiadomo jeszcze, kto to będzie. jest właściwie. Mowa była o czarnych łabędziach, a tutaj będzie o czarnych koniach. Czyli kto będzie tym czarnym koniem, który. który z... To jest o tyle zabawna kwestia, że yy, ja. Że. Hmm. Hmm. Ona z jednej strony. Ja się z nią zgadzam w tej kwestii, nie? To znaczy, że ta. To najmniej niepewności jest z całą pewnością e, słuszne. Natomiast druga strona tej monety jest taka, że to najmniej niepewności jest ekstremalnie pasywne. Tak? Jak patrzę na, 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 na taki kierunek rozmowy, to mam po prostu, wiecie, wielkimi literami, wielkimi płonącymi literami, to. W jaki sposób lewica e, wygrywa? Te, te, tych wyborów już nie zdąży, ale może samorządowe, nie? Jakby mam to po prostu te związki zawodowe. W sensie, jeżeli chcemy rozmawiać o tym, że ktoś chce zapewnić najmniej niepewności, to to jest rozmowa o tym, że, wiecie, kładziemy uszy po sobie i jesteśmy pasywni, nie? Natomiast w obliczu takiej strategii i takiej dyskusji najlepszą rzeczą, którą lewica mogłaby zrobić jest wzięcie, kurwa, na sztandary związków zawodowych, tego, że potrzebujemy związków zawodowych, że musimy je budować i robienie, kurwa, medialnej pompy z każdego jednego protestu, który ma miejsce i mówię, że jeżeli dziennikarze chcą z nami rozmawiać, to muszą kurwa poświęcić 5 minut na to, żeby porozmawiać z nami o związkach zawodowych, zanim będziemy rozmawiać o czymkolwiek innym. Bo, w tej perspektywie, którą ona oferuje, to właśnie mówię: wszyscy kładziemy, kładziemy uszy po sobie i udajemy, że, 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 że wszystko jest Git. Wszystko jest Lux Malina. I w takim nastawieniu zawsze będzie, istniała, zawsze będzie istniał ten problem, że e, t, 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 taka pasywność generuje bardzo dużo niepewności. Alternatywą dla tej pasywności jest właśnie walka o, o, o rozwiązywanie problemów. Jest walka hej, o to, hej, żeby hej, się siema, organizować. Siema, siema. Miło tu być z wami. To czy takie wrażenie, że a no to jak oni będą rządzić to bezpieczniej, trochę bezpieczniej albo mniej niebezpiecznie, to my jeszcze tego nie wiemy, bo jeszcze bardzo dużo się wydarzy w ciągu tego roku. I teraz zapytałeś tak naprawdę o efekt flagi, to znaczy czy efekt flagi polegający na tym, że ludzie gromadzą się wokół partii rządzącej, bo jest wojna, czy ale ten efekt to działa. Też trwa od ponad roku. Tak, ale to jest dziwny efekt flagi. O. Bo też spodziewalibyśmy się, że efekt flagi wygląda w ten sposób, że ponieważ jest działający rząd i on działał bardzo przyzwoicie, jeśli chodzi na przykład o poradzenie sobie z ogólną sytuacją. tak? Oczywiście społeczeństwo obywatelskie w uzasadniony sposób protestowało, że na przykład kryzys uchodźczy został zrzucony na organizacje obywatelskie. Mm. Ale ostatecznie. Społeczeństwo obywatelskie nie protestowało, mówmy się. Zrobiło mi, 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 I tyle. To nie był protest. Jeżeli będziemy udawać, że to był protest. To, to będziemy się tylko ośmieszać? Jakby to jest, to jest ekstremalnie daleko od prawdziwego protestowania. Polska nie zamieniła się w chaos, tylko funkcjonuje, tak? więc mnóstwo ludzi powie, okej, okay, dobra. A kilka osób by się nie zgodziło, ale tak. Ale ten efekt flagi nie wygląda tak, że teraz wszyscy chcą głosować na PiS. Nie ma 50% w sondażach, tylko utrzymuje swój stabilny procent około 30%. Na tym polega efekt flagi, że ludzie nie odpływają, a nie, że przypływają. Więc to jest taki paradoksalny efekt flagi. No i rzeczywiście w ostatecznie... Okej, okay, umówmy się, to w dużym stopniu obraca się wokół tego... Że jakby nasz wielki, wspaniały rząd miał masę błędnych kroków, które, które sprawiły, że, że no sorry, ale to nie wygląda dobrze. Ale jednocześnie to też jest troszeczkę tak, że ludzie wychodzą z założenia, że oni się po prostu nie chcą tym zajmować. I jakby, jak usłyszeli, będą nowe czołgi i będą nowe sz -sz szczelacje wyrzutnie, to po prostu temat zdech, nie? Jakby obronność Polski jest dla większości ludzi, przynajmniej w publicznym dyskursie, tak ekstremalnie nieatrakcyjna i nieangażująca, że, że my po prostu o tym nie rozmawiamy w tej chwili. I, i tyle, nie? Więc, you know. Natomiast ja tylko powiem, że dostałem, dostałem loda kaktusa. Kot chciał, kot, kot przedsprawdzić, czy może go zjeść. Ale ja, ale, ale to jest mój lód kaktus. Więc jak widzicie, na co, jak, jak się zastanawiacie, na co przypierdalamy pieniądze, to na rozpustę w postaci loda kaktusa. W tej rozgrywce to może być tak, że jeśli tam będzie się bardzo gotowało na wschodzie, to mnóstwo wyborców może powiedzieć, hej, no słuchajcie, teraz jak przyjdą ci nowi, no to oni będą tak Trzy miesiące się układali, może więcej, a potem to ci ludzie, którzy przychodzą do ministerstw, to oni się dopiero uczą. Pierwszy rok to w ogóle oni się uczą, jak to trzeba robić. No to może by tak jednak zagłosować na tych, co są. I tak może być, mhm. oczywiście. Jaka, Twoim zdaniem, niezależnie od partii czy, czy frakcji, jest na teraz najlepsza obietnica wyborcza, jaką można złożyć? Która oczywiście jest do spełnienia. Za Dobre czym, pytanie. Za czym, za czym twoim zdanie? oczywiście kiedyś była rzecz, rzeczniczką prasową którejś, którejś partii, to pewnie była lepsza adresatką, ale wydaje mi się, że nadal będąc ponad tym wszystkim, to, to też jest mm, trafne, bo wydaje mi się, że ciągle ani jedna, ani druga, ani trzecia, ani czwarta, chyba może poza Konfederacją, która jest taka monokulturowa w swoim przekazie, żadna nie ma czegoś takiego. Nie ma jakiegoś takiego asa pod tytułem... Tego nie ma no, no, plus. plus. No, y -hmm. Mnie się wydaje, że nie ma czegoś takiego. Musi być. No Uczułem, że bo, nie ma czegoś takiego. Bo ucząc że jednak takimi rzeczami się przych, przy, przychyla też. Przychyla się, to prawda, ale to nigdy nie jest takie jednowymiarowe, bo nawet w hmm. 2015 roku miałeś 500, plus, oczywiście, ja nie. Y, ale miałeś jako propozycję. Tak. Ale jednocześnie miałeś kryzys uchodźczy. Czyli to było jedno i drugie, tak? Zupełnie hmm. jak w tym hopsowskim świecie, gdzie stan natury musi się skończyć, a skończy się dopiero wtedy, kiedy ludzie się będą bali i mieli nadzieję jednocześnie. I wtedy doszło do czegoś takiego, ludzie się bali, obawiali się tego, że ich świat się całkowicie zmieni, wyobrazili sobie, że ten świat stanie się całkowicie chaotyczny, bo tutaj przyjedzie nie ta mała grupka tych uchodźców, którzy wtedy byli przypisani do Polski, albo mieli być przypisani, tylko po prostu tutaj przyjadą miliony tych zupełnie innych kulturowo ludzi i oni wszystko tutaj zmienią i to będzie kompletny chaos. To był raz. I to już nie będzie Polska. Ale no i to możemy jeszcze o tym porozmawiać, tak? Bo jakby każda strona polityczna ma wyobrażenie swoje własne wyobrażenie końca świata, bo końce okay. świata są bardzo modne, ale, ale z drugiej strony miałeś też nadzieję i to jest ta nadzieja, nadzieja materialna, będzie nam się lepiej żyło, bo dostaniemy hmm. tego 500 plusa. Tak. No dobra, dobra, ale nie oszukujmy się, że było też cały czas pierdolenie ze strony PO, które raz za razem oznajmiało, że 500 Plus jest niemożliwy do zrealizowania i że nie, nie, się nie da. Więc jakby nie tylko było to negatywne wzmocnienie ze strony właśnie straszenia uchodźcami, ale było też negatywne wzmocnienie ze strony samego PO, które jedyne co miało do zaoferowania w kontrze do 500 Plus, to to, że. No, nie da się i będzie chujowo. <laughs> no więc być może w, w takiej sytuacji, w takich realiach, to, 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 to te bodźce wychodziły praktycznie zewsząd. A co to teraz jest? To bardzo trudno powiedzieć. To bardzo trudno powiedzieć. A myślisz, że to, że jest jakiś konkretny powód, którego wynika brak, brak takiego umiejętnego poprowadzenia właśnie kampanii, czy prekampanii wyborczej, że, czy, albo może to jest po prostu jeszcze za wcześnie. Gdzieś te asy się trzyma na, na powakacjach. Ale w przypadku której partii? Bo jest ich sporo. W przypadku każdej. W, sensie w, przypadku, w, w przypadku Koalicji obywatelki najbardziej. Bo wydaje mi się, że tam najbardziej, nie wiadomo kto po co i dlaczego właściwie, poza tym, że PiS już nie rządził oczywiście, to, po to oni w ogóle startują, ale nie mają w ogóle jakiegoś takiego przekazu. W przypadku PiS, no to jest powiększenie socjalu, tak? Mhm. Ja uważam, że w przypadku pis jest troszeczkę inaczej, dlatego mhm. że oni utrzymują się, mają się utrzymać władzy, więc ich kampania wyborcza musi siłą rzeczy wyglądać inaczej. Mhm. Oni mają też wszystkie karty, dlatego że władza, która mówi damy coś, może to dać od razu. Nie musi nawet czekać do tych wyborów. Zobacz teraz powiększenie 500+, plus do 700+, plus, oni to mogą zrobić tak. Mogą. I słyszałem, że też Lewicy podkradli ten pomysł. Z... Nie, że Paweł PO podkradli ten pomysł z kredytami. No, i, i ich. I już go wprowadzają. I... No, oni mieli swój pomysł z kredytami, nie musieli nic podkradać. Wszystkie były tak samo chujowe. I ich siła jako partii mhm. rządzącej, to jest oczywiste, polega na tym, że oni to po prostu mogą wprowadzić, mhm. a reszta partii sobie może powiedzieć: aha, no tak chcieliśmy, ale nie mogliśmy i tak dalej, i tak dalej, wtedy oni są tak czy inaczej najsłabsi. Ale oni jednocześnie walczą z tym, że się znudzają, tak? Bo jakby największą siłą populistów w każdym kraju, nie tylko w Polsce, jest to, że oni nie są nudni, że oni wywołują u ciebie coś, jakieś uczucie. Albo uczucie, e, tak, ja się też boję przyszłości, oni nas ochronią, albo uczucie repulsji, nie znoszę ich, nie znoszę tego rodzaju polityków, ale oni nigdy nie, nie mogą zostać obojętni. W momencie, kiedy oni pozostaną obojętni, to oni przegrają wybory. Dlatego oni też y, operują takimi mocnymi emocjami. Zaraz się dowiemy, że jakaś grupa mniejszościowa nas atakuje. No, Tylko przecież, nie, wie, jeszcze która, jeszcze prawda, nie wiemy jeszcze, która. Tak. Ale oni bardzo będą próbowali nie pozostać obojętni. Tymczasem te partie opozycyjne oni mają, one mają inny problem. To jest w ogóle problem widoczności. Czy one są w ogóle widoczne? Częściowo dlatego, co powiedziałeś. Mhm. Sam powiedziałeś. To znaczy, no i to zaraz te prowadzą, te kredyty i co. A do tego tak. problem widoczności wynikający z ograniczenia ekspozycji w mediach publicznych? Absolutnie, absolutnie. Także to Tomasz, czyli oni do, walczą o to, żeby nie tyle, żeby się znudzić czy nie znudzić, bo akurat uważam, że jeżeli chodzi o polską opozycję demokratyczną, to oni, oni się bardzo dużo nauczyli. No, jednak opozycji. przez rządy prawa. Jednak przez rządy prawa. To znaczy, to jest ochrona właśnie to nie jest polska opozycja demokratyczna, tylko liberalno-demokratyczna. Ale to czyli które to jest... frakcje zakwalifikujesz do polskiej opozycji demokratycznej? No, bardzo ciekawe pytanie. Kto tam Bo dokładnie to, jest jest? to już jest jakaś wskazówka dla sucharja. Boże, jaką ona zrobiła pauzę, jakby tutaj zamierzała wymyślić rzeczy na nowo. To jest niesamowite, ile teatru jest w, ty, w, ty, w tych jej wypowiedziach? I jaki ten teatr jest super płytki? Masakra, po prostu! Koalicja Obywatelska. Mhm. Na pewno Koalicja Obywatelska. Na pewno Lewica. Mhm. Hmm. Myślę, że PSL. A Szymon Hołownia? Hmm. Czy jest jeszcze Szymon Hołownia? Czy Szymon, Szymon Hołownia jest z nami istnieje? W pokoju. Naprawdę aż tak? Tak. To jest pytanie, to nie jest stwierdzenie. No, no, to to jest pytanie do ciebie i do państwa, tak? To znaczy, czy to nie jest tak, mhm. że ponieważ Platformie Obywatelskiej nie zależy po prostu na wygraniu wyborów, oni chcą wygrać wybory tak, żeby rządzić, tak. a to jest bardzo trudne, a zatem łatwiej rządzić samemu niż z Szymonem Hołownią. To jest nie. jakby raz. Dwa to jest to, Szymon Hołownia zyskał bardzo dużo na słabości platformy obywatelskiej, potem wrócił do Nacz i jego głosy zaczęły odpływać. No i on też walczy o widoczność. Ja w ogóle mam wrażenie, i to też gdzieś pomiędzy kwestiami czy pytaniami, które sobie wynotowałem do ciebie, mam, że jesteśmy utkwieni w, od lat, nawet nie chcę liczyć ilu, w, Polityce rządzonej przez post w pewnym mm -hmm. sensie. Gdzie te nowe głosy, jakbyśmy policzyli, to pewnie będziesz miała dłuższą listę niż ja, ale tak wiesz, z głowy, dobry, aż Z ciekawości stwierdziłem, że spojrzę, jakie są średnia sondażowa. PiS-33, KO-25, Konfa-10, Lewica-9,9, PSL-5,9. A gdzie chujownia? Polska 258 i 4. Uuuu, Polska 250 sama poniżej konfy i lewicy i to tak już ostro. Jesus Christ. Takie sądarze średnie to ja cenię. Znaczy, wiecie, pamiętajmy w kontekście konfy, pamiętajmy o jednym, nie? E, pojawiają się coraz, nowe, coraz to nowe ataki na Mencena i wygląda na to, że one niekoniecznie kurwa trafiają, nie? E, wygląda na to, że bardzo dużo e, ataków z tej liberalnej strony w kierunku Mencena i jego działalności e, odbija się, bo okazuje się, że E, ludzie, z, którzy, którzy są za Konfą, troszeczkę tej krytyki, która jest serwowana w stosunku do, do, do e, Mencena, nie przyjmują jako, jako ważnej, nie? i to jest martwiące. Na przykład, świetnie to widać po e, tym materiale, ty, ty, tym wczorajszym, e, Szumlewicza. E, oświadczeniu, że złożył doniesienie do pipu na, na, na e, Mencenance, że, że zatrudnia poniżej e, że, po, 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 poniżej minimalnej e, stawki, gdzie jakby pierwsza odpowiedź, która, która wyskoczyła, to było: O, ale jak to źle policzyłeś, baranie? Ja wiem lepiej, bo jestem na Twitterze. Z czym okazało się, że nie wie lepiej i, i tak się próbował rzucać. I niestety jakby bardzo duży problem dzisiaj z e, konfą nie polega na tym, to znaczy właściwie to polega, polega na tym, że y, ludzie, którzy popierają konfę nie są zainteresowani merytorycznymi problemami, nie? Że jeżeli chodzi o, o y, u, wy, wybieranie uczuć nad faktami, to Kotwa jest dokładnie tą partią uczuć nad faktami. Nie ma. Petru, Właśnie, nie ma. Pani Kot, nie ma. Czy istnieje, prawda? I do tej listy z pytajnikiem, hołownia. Tak? Czy on, ale to, oczywiście od początku istnieje jego na scenie politycznej, było to pytanie zadawane, w kontekście nieco innym, bo wyborów prezydenckich, trochę inna zabawa jednak. Um, ale tu, teraz znowu, bardzo szeroko. Dlaczego, Karolino, <laughs> powiedz mi, błagam cię, dlaczego my nie potrafimy się wyrwać z tego? Bo ja, ja nie, nie jestem zwolennikiem tezy PISPO po jedno zło, Zwłaszcza teraz, ale dlaczego my jako my Polacy nie potrafimy wybierać inaczej oraz dlaczego nie, nie pojawiają się nowe ciekawe frakcje, tylko naprawdę ciekawe, z programami. Mhm. Nie tylko wyraziste postaci bo takie mamy. To, to, to bez dwóch zdań jesteśmy w stanie yy, co kwartał, żeby się pojawiła jakaś nowa wyrazista postać, która... Yy, no teraz Mencen, tak? Mencen teraz ma ten moment yy, górki. Pytanie, jak długo się utrzyma? Pytanie, czy to on ma ten moment górki, czy mu tak media podają ten moment górki? Ja mam pewne wątpliwości, wiesz? No widzisz, no to ja cię e Dobra, ja powiem tak. Ja, ja chętnie tego posłucham, bo jakby fantazje liberałów na temat, na temat tego, jak działa polityka, są zawsze bardzo interesujące. Aczkolwiek ja pozwolę sobie zapuścić coś, co się będzie ruszało, ponieważ inaczej, jak ona następnym razem zapyta, co masz na myśli, to mi i, i będzie 7 minut spekulowała na temat e... skrótu KO i jak bardzo on jej się podoba, to, to mnie kurwa strzeli, nie? Więcej bodźców. Ja tu mam ADHD, tak? Ja się muszę z czasem rozproszyć, żeby się skupić. 10 albo, 10 albo prawie 10% dla konfederacji, to przecież nie jest nic nowego. Ale, Mieliśmy coś takiego w pandemii. Ale myślę o jako o nim, jako o sobie, jako postaci. No tak, ale tutaj jest pytanie, to znaczy do jakiego stopnia ta niewątpliwie kolorowa postać będzie skupiała na sobie uwagę poprzez kolejne kuriozalne stwierdzenia, jak na przykład o nierozerwalnym, nierozerwalnym małżeństwie, aż się zaplantałam. To musiałabyś swojego społeczeństwa zapytać, co o tym sądzi. Ale, no, ale dla niego odpowiedź jest prosta, to znaczy chodzi o Tomasza Terlikowskiego, tak. tak? Małżeństwo katolickie, czyli kościelne, jest dla niego nierozerwalne, bo jest wierzącym członkiem Kościoła, natomiast małżeństwo cywilne nie jest nierozerwalne i koniec kropka. No. Czy to, to nie jest w żaden sposób radykalny, radykalny pogląd, który Tomasz Terligowski tutaj, tutaj wypowiada? Natomiast w przypadku tego nierozerwalnego węzła małżeńskiego, bo to rozumiem, że to chodziłoby o małżeństwo państwowe, cywilne, no to tak ładnie podsumował mój kolega redakcyjny Tomasz Sawczuk, to następna nierozerwalna umowa o pracę. Doskonale. Tak, więc to jest pytanie. Czy ci ludzie tak, na śmieciówkach mówią, umowa o co? To jest pytanie, czy. Czy to, że te stw stwierdzenia są tak kuriozalne, będzie mhm. raczej przysparzało mu, mu popularności na zasadzie to nie nudne, bo to nowe, bo tego jeszcze mhm. nie grali. Czy też raczej im będzie dużo tych kuriozalnych stwierdzeń okaże no tak, się? Szamocniej. I okaże się, że, że to, to, to będzie tak niezwiązane z rzeczywistością, że on po prostu zniknie. My tego jeszcze dzisiaj nie wiemy, ale stawiam pytanie, czy to nie jest przypadkiem tak, że pewna panika moralna wokół tej osoby i wokół Konfederacji, także, mhm. że ona pod, podrzuca głosy na zasadzie Donalda Trumpa. Donald Trump był takim kuriozum i te jego stwierdzenia były tak oburzające. Że dziennikarze się dali wtedy, w 2016 roku, złapać w pułapkę. Du Dobra, okej, okay. Ja trochę się nie zgadzam z tym, co ona tutaj produkuje, dlatego, dlatego zrobiłem pauzę. Znaczy, e, ja, ja powiem w ten sposób. Z mojej perspektywy to wygląda tak, e, że jeżeli chcemy uczciwie rozmawiać o, o faktycznie problemach związanych z. E, Mencenem i tym, czy on jest dobry, czy on jest zły, czy on jest sraki, czy jest owaki, to powinniśmy, po, to, to powinniśmy faktycznie po, po uczciwie o tym porozmawiać i powiedzieć sobie wprost. E, tak samo jak z Trumpem, dla części ludzi e, dużo ważniejsze jest to, czemu, czemu on jest przeciw, niż za czym on jest. Dużo tych ludzi, którzy, którzy chcą zagłosować na Mencena, to są ludzie. Którzy całkiem autentycznie e, są w tej chwili w sytuacji pod tytułem nic, co jest w tej mainstreamowej o, ofercie, e, jakby e, udostępnione, upublicznione, co, 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 co teoretycznie jest dla nich, e, nie jest dla nich, nie? To znaczy e, oni koniec końców e, są e, zdani na, 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 na to, żeby, żeby zjadać troszeczkę o chłapy z pańskiego stołu, tak? Bo to, co, to, co Koroluk mówił o, o tym, że nikt się mężczyznami nie interesuje i że lewica nie dba o mężczyzn, to nie jest tylko problem lewicy, to jest szeroki problem, tak? I e, f, f, faceci e, wychodzą z założenia, że całe spektrum polityczne ma ich w dupie, bo e, te postulaty nie są wystosowane bezpośrednio do nich, Ergo, e, trzeba, trzeba e, słuchać kolesia, który mówi bezpośrednio do nich, nie? I to tworzy komiczną sytuację, w której, o ile faktycznie jest zestaw postulatów, który, który mógłby facetom pomóc i który mógłby się, e, który mógłby być dla nich zadowalający, to ponieważ one nie są wszystkie podpisane, to dla ciebie, drogi mężczyzno. To de facto nie istnieją, nie? To, że jest za zniesieniem podatków, które wszystkiego jest jednocześnie przeciwko nie będącym na uprzywilejowanych pozycjach. Tylko że on, tylko że on raz na razem mówi, że on nie zniesie tych podatków. On. E, wiecie, jakby na przykład dla mnie dość komiczną rzeczą w całej tej rozmowie jest to, że de facto koleś, który uczy wszystkich oszukiwać na podatkach, bo E, jakby można to różnie nazywać, ale koniec końców optymalizacja podatkowa jest oszukiwaniem na podatkach. Ten koleś e, e, będzie e, miał być osobą, która podatki stworzy. To znaczy, co? Stworzy sytuację, w której e, stworzy wy, 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 wybitne, magiczne, unikalne podatki, na których wy nie będziecie chcieli u, ściemniać? Czy stworzy po prostu państwo, które jest bankrutem, bo. Nie, nie, nie zarabia pieniędzy, no. Dużo mówili o Trumpie i ten Trump był ciągle, ciągle, ciągle bardzo widoczny i w końcu wygrał wybory. Więc to tak też może być. Okay. Żebyśmy byli na Tak, żebyśmy byli świadomi, no, ale żyjemy w epoce, przepraszam, jesteśmy tutaj w internecie, tak żyjemy w epoce, w epoce sm tak zwanych, czyli tak zwanych mediów społecznościowych. Visibility jest najważniejszym towarem, o który walczą politycy, zresztą nie między... Dobra, dobra, tylko tutaj wchodzi parę rzeczy. Po pierwsze... Możemy dużo mówić o mediach w kontekście Trumpa, ale przede wszystkim musimy o nich powiedzieć to, że media za chuja nie wiedziały, jak z Trumpem rozmawiać, nie? To znaczy, jakby dużym sukcesem w kontekście Trumpa było to, że jak on rozmawiał z dziennikarzami, to ci, to ci dziennikarze wychodzili na absolutne fight-lapy i w rezultacie każdy, kto. Nie lubi establishmentowych mediów i uważa, że te establishmentowe media są zakłabane, złodziejskie i nie fair. Miał wielką radość z tego, że Trump z tych ludzi robi debila, debili, nie? I jakby uwaga medialna nie była jedyną rzeczą, która, która Trumpa wybiła. Nieudolność mediów w kontekście relacji z Trumpem, oj, to już zupełnie inna bajka. Z sobą, tylko z celebrytami z zupełnie innego świata. Jasne. Nie? Więc e, czekaj, ale ty zadałeś takie pytanie na początek. Inne. Dlaczego my nie potrafimy się spodziewać? O, tę polaryzację. Dlaczego, dlaczego, dlaczego... Bo ją Lubimy. Bo lubimy. Dobro, niebo. Piekło. Nie, 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 niebo. E, to, ja mam pieczyński. takiego przyjaciela, e, już bardzo jest to dojrzały człowiek, ma 80 parę lat. Mhm. Bardzo zaangażowany niegdyś w komentowanie polskiej sceny politycznej. I jak okej zapytałam, Posłuchaj, ty masz taki format. A ty nie chciałeś być kiedyś premierem, ministrem? Aha. A on mówi: Wiesz co? Ja uważam, że to, co my robimy, to jest to, co my chcemy. A to, co mnie się wydaje, że ja chciałbym, to widocznie tego nie chciałem, skoro nie zostałem. Rozumiesz? Skoro nie spróbowałem. Przepraszam, ale ja nie zrozumiałem tego, co ona powiedziała. Czacie, czy wy zrozumieliście, co, 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 co właściwie. Proszę, no, wytłumacz mi. To chodzi o to, że chodzę do chujowej pracy, bo chcę. A jakbym nie chciała, to bym nie chodziła. Bo to, co robisz, to są rzeczy, które faktycznie chcesz. Ale Czyli to ci się wydaje. Tak, na, na przykład chcesz jeść czwarty dzień z rzędu tę samą rzecz na obiad, ponieważ jakbyś nie chciał, to byś tego nie robił. Ponieważ wszystko, co robimy, to są rzeczy, które faktycznie chcemy. Bo tak mówi 80-letni człowiek, o kurwa, a ludzie, dobra. którzy mają 80 lat, są super, uber, turbo mądrzy, bo żyli aż 80 lat, także niemożliwe, jest Jest dobra, przerosło mnie to, nie? Jakby, kurwa, naprawdę... Ale znowu, to jest ten, kurwa, bełkot liberalnych intelektualistów, nie? Bo jeżeli to są te mądre myśli... To ja wolę, to ja, to ja poproszę moją dawkę głupich, nie? Jakby... Na, naprawdę wolę głupie w tej sytuacji. Szanego grzyba zupy no. A oto jak wygląda grzyb. O tym jak nasiok jest wielkości dłoni. Jezus jest, kuśwa, jakimś grzybowym gigantem. Wygląda jak morski pokór, którego odłowiłaś. No tak, to jest totalnie... Zjesz go? nie jak grzyby. Wygląda jak podeszwa. Może ty to wiesz, jak nakręcić mój apetyt. Dwa. Szamo, nadchodzę! Z Gerbiem dwa. Mamy kilogram przywód Jesus. Jezus. To tak jak, wiesz, pytanie, czy, czy lubisz słodycze, albo dlaczego nie przestajesz jeść słodyczy? Tak, no bo je lubisz. Lubisz je, więc je nadal jesz, tak? I dlaczego nie zostajesz ministrem? Widocznie nie chcesz. Widocznie chcesz, być tak naprawdę komentatorem. A w moim, a w naszym przypadku, dlaczego mamy tę polaryzację? Widocznie ją lubimy. I to jest taka socjologiczna obserwacja. Nie, nie, to jest, to jest tak naprawdę poważniejsze Aha. niż to się wydaje. To, nie, znaczy. nie, nie. to jest na temat długotrwałych nawyków. Nie bagatelizuję tego, tylko to jest taka zaśmiałem, dlatego że pomyślałem, że to jest taka socjologiczna obserwacja, wiesz, z, z, z wysokości na Polskę, że po prostu my to lubimy. I to jest tak naprawdę smutne, bo jeżeli coś się bardzo lubi i w czymś się długo trwi, tkwi, to ciężko zmienić ten nawyk. Lubienia. Tak, to znaczy, to chodzi o te nawyki. Nasze mhm. mózgi, jak wiadomo, z badań nad, y, nad mózgiem, neurobiolodzy nam mówią, nasze mózgi przede wszystkim lubią nawyki. One nie lubią czegoś, bo jest dobre albo złe, tylko mhm. dlatego, że tak nauczyliśmy robić. I teraz my możemy utyskiwać na tę podzieloną e, sferę publiczną, ile chcemy, ale tak naprawdę nasz bardzo głęboki, zbiorowy nawyk polityczny, to jest nawyk podziału na pół. I on jest bardzo starym nawykiem. To znaczy, on widzisz go już na początku lat 90., kiedy Solidarność rozpada się. Kurwa. Bardzo starym nawykiem, lata 90. Jesus fucking Christ! To jest prawie tak stary, jak ten jej 80-letni przyjaciel, no! Ona nigdy nie była spójna światopoglądowo, ale przedtem byli ci źli, czyli byli ci komuniści, i my, dobry lud, to pięknie o tym pisał Jan Kubik, kiedyś, że solidarność jako taka, miała już ten taki aspekt populistyczny od samego początku. My. Dobry lud, oni z nadania Moskwy. Potem, jak zaczęło, za, zabrakło tych z nadania Moskwy, to zostaliśmy na własnej scenie politycznej. My, oni. Tak? Ale to jest, jest jeszcze starszy nawyk, bo. To już jakąś panaszczyzną zalatuje. Y, nie sądzę. Y, po II wojnie światowej A. Juliusz Mieroszewski pisze coś takiego, że tak bardzo kochamy podziały, że tę drugą część narodu to najchętniej wysłalibyśmy na Księżyc. Mm. Nie? Ale to jest jeszcze starszy podział. Przyniosłam Ci tę książkę dzisiaj, mm. koniec Polskiej Niepodległości. To napisać. jest książka o tym, że to się zaczyna w 1795 roku. To znaczy wtedy, kiedy upada państwo i zaczyna się blame game. To wy doprowadziliście, nie, to wy doprowadziliście. Targowica. I tak dalej. Tak? I od tego czasu właściwie my mamy ten podział na pół, który jest zapośredniczony tą traumą utraty wosk. Jednak nam siedzi. Jednak ja jestem całkiem pewien, że wcześniej nie było takich podziałów i wcześniej nikt nikogo nie winił. O co chciałem zauważyć, że w 1795 roku to. Zdecydowana większość naszego społeczeństwa nie miała kurwa absolutnie nic do powiedzenia w tym temacie, więc być może cała ta sytuacja jest troszeczkę naciągana. ...państwa, to jest, o, o tym jest ta książka, ale jak zajrzysz do badań nad społeczeństwami, które były kolonizowane, a my byliśmy kolonizowani w naszej historii, choć byliśmy też kolonizatorami, ale byliśmy skolonizowani przez trzy mocarstwa zaborcze, to potem wszystkie te postkolonialne społeczeństwa mają taki sam problem jak my. Także to jest uderzające, potem patrzysz na jakieś społeczeństwo afrykańskie i oni mają dokładnie ten sam problem co my. Głęboki podział na pół z takim oskarżeniem o to, że oni są, z, oni są jacyś tacy od okupanta, to są zdrajcy, nie tacy. To no więc to jest bardzo głęboki podział. No i teraz wiesz, przychodzi sobie ktoś jak Biedroń albo jak hołownia i zaczyna się mocować z tym y, nie dziesięcioletnim nawykiem, nie trzydziestoletnim nawykiem, tylko trzysta 300 letnim tak? 300 letnim. 300 -letnim. Mm -hmm. No i to nie takie proste. To jest jakby długa odpowiedź na twoje pytanie. Jeszcze krótka mm. odpowiedź na twoje pytanie no, będzie proszę. taka, że obawiam się, że nasza polityka jest bardzo mało intelektualna. O, to ja cię uwzględniam to znaczy, w tym przekonaniu. Wiesz, na sześć Absolutnie. miesięcy przed wyborami powstaje partia niby startup i mm. uważa się, że to wystarczy, bo jest jakiś rodzaj jakiejś emocji, jakiegoś wkurzenia i to może wystarczy, ale tak naprawdę długotrwałe programy polityczne buduje się nie w taki sposób. To znaczy, to z kolei jest, jest taki piękny, piękna książka Marka Lili, y, która się nazywa Rekwient dla Polityki Tożsamości. I on tam pisze o tym, jak Republikanie w 70. w latach 70. XX wieku wykuwali swój program, i ten program ostatecznie mogłeś zawrzeć w tomie, tak? ale mogłeś też zapisać na kusterce w barze. A, okay. I jak on jest tak przepracowany, no to jest szansa, że, że ta partia wygra wybory. Ja się obawiam, że jest niestety tylko jedna partia, która ma tak przepracowany program w Polsce. No i niestety to jest PiS. Mm. Jak powinna patrzeć. Świadoma osoba na obecną scenę polityczną, na te wszystkie partie, które się będą pojawiać. W mniejszym bądź większym stopniu głośno. Oczywiście z tym namaszczeniem, że pisma na to wszystko najwięcej pieniędzy, więc będzie go po prostu najwięcej. Co powinien potencjalny wyborca próbować wyłuskać z komunikatów, tak żeby zagłosować za głosem własnego serca, sumienia i rozumu? Bo wydaje mi się, że to jest jedna, jedna z tych ścian, <laughs> z którymi spotykają się osoby na początku. Nie wiedzą na kogo zagłosować. Prawdopodobnie zapytają rodziców. Uważasz, strony, że, tak. że kan? Że to... prawdopodobnie okay. zapytają rodziców mm -hmm. prawdopodobnie rodzice im powiedzą na kogo oni głosują, znaczy na pewno rodzice powiedzą im na kogo głosują, być może młodzi ludzie po prostu wiedzą na kogo rodzice głosują, no bo na przykład widzą jaka telewizja leci domu, to się załatwia sprawa Moi studenci zawsze odwrotnie głosują. W porządku, mm -hmm. ale to jest nadal informacja zwrotna właśnie po rodzicach, mm -hmm. tak czyli głosują odwrotnie niż ich rodzice, ale nadal z domu, mm -hmm. nadal wyniesione z domu. Um, a to nie o to powinno chodzić. Wydaje mi się, że bardzo, że, że na, nawet przy tych pierwszych wyborach, gdzie mogłoby się właśnie pomyśleć, że no dobrze, to jest jeszcze nieukształtowany człowiek, ma tam 18-19 lat, on jeszcze tak naprawdę nie wie, ile czy wiele wyborów przed nim. Spokojnie, niech on po prostu pójdzie na wybory. Jakby zawsze te akcje pro-frekwencyjne e, są na pierwszym miejscu. Ja uważam, że już od początku warto zaszczepić myślenie, na kogo właściwie idę zagłosować i dlaczego. Bo. Czy ja idę zagłosować? E, kocham moich rodziców, ufam im. E, wszystkie ich wybory, albo większość, których dokonali w moim życiu, czy w stosunku do mojego życia, były trafne. Oni mówią, że głosują na partię X, więc ja też zagłosuję na partię X, bo to są dobrzy ludzie, oni dobrze zawsze robili i ja się z nimi zgadzam. A przecież powinno być tak, że zaraz moi rodzice mają 60 lat, ja mam 20. Ja nie... Powinienem głosować? No, chyba, no, właśnie nie. Trzeba zastanowić się, czy ja powinienem głosować na partię, która na moje życie będzie miała największy wpływ, będzie odpowiadała najbardziej na moje potrzeby w kontekście najbliższych roku, pięciu, dziesięciu lat. No, bo to tak też reformy jednak działają, że to są przecież dekady naprzód. Um. No więc, znowu, wracając do, do punktu pierwszego. Jak młody człowiek powinien próbować wyłuskać z tego absolutnie pomieszanego przekazu coś na hmm. siebie, żeby podjąć decyzję za siebie, bo gdzieś tam suma summarum w urnie wyborczej na szczęście się jest samemu ze sobą, nie? I można powiedzieć, mam jedno, żeby mi nie było smutno, ale można zagłosować jednak za głosem własnego serca. Tak jak Ci powiedziałam, wydaje mi się, że to jest jednak nuda hmm. i woda się leje z kranu, i bardzo trudno jest, nie wznosząc oczu, powiedzieć, dobra, to zagłosuję, bo tak jest to dobrze, bo tak będzie lepiej. Hmm. Jeszcze większa grupa, wydaje mi się, podniesie wzrok do góry i powie, że ma wywalone. Uh -huh. I moi studenci um, mówią, mówią od lat, właściwie teraz, teraz jestem na urlopie na uniwersytecie, więc teraz nie mówią, ale mówili mi wiele lat, że oni są w tej grupie pośrodku, że tutaj są, bo ja pytałam ich, jak są w Polsce sami obrońcy demokracji, to skąd wy wiecie, gdzie wy jesteście, tak? PiS mówi, że broni demokracji i Platforma to samo mówi, to gdzie, się, gdzie wy się pozycjonujecie i dlaczego? Oni odpowiadali, ani tu, ani tylko pośrodku, my jesteśmy w tej trzeciej grupie, która mówi, dajcie nam wszyscy święty spokój, bo to jest nieprawda. Więc jak pytasz mnie o tych ludzi, to to jest którzy pociągę. mają teraz 18 Aha. lat i mają wybierać, to ja myślę o tych studentach, bo ja uczyłam zawsze pierwszy rok. Okay. Więc to są ludzie, którzy mają 18, 19, 20 lat. Yy, I co im powiedzieć? Wiesz co, ja chyba bym tutaj skorzystała z tego mojego doświadczenia za zagranicznego, to znaczy z tego przebywania w Europie i kim są Polacy. I gdzie chciałbyś, żeby Polska była. I jaka hmm. chciałbyś, żeby była. I skąd jesteś, jak mówisz, że jesteś z Polski. Yy, I ja bym wolała, żeby Polska była ważnym krajem europejskim, na przykład. Ale nie takim ważnym krajem europejskim z tego powodu, że wszyscy o niej mówią, bo właśnie tak się złożyło geopolitycznie, że staliśmy się w centrum, bo to się stało bez naszej właściwie decyzji. Tak, myśmy wrócili do pierwszej ligi, nie dlatego, że, że tak rząd PiS nas tak wymanewrował, tak nas doprowadził, tylko to się tak stało, bo wojna wybuchła. Więc teraz wszyscy mówią o Polsce, ale ja bym wolał, żeby Polska była silnym krajem europejskim. Jaki jak inny kraj europejski? Jak jaki? Jak, jakiś inny. Jak Polska. Ale nie. Jak... Miałeś u niej egzamin i co? I jak? Jak, jak, jak babeczka się tego, bo tutaj. Jakby ekstremalnie liberalnie nadciśnie, i trochę jej tezy momentami są osłabiające. Ja ogólnie tak jak patrzę na, na, na to, co ona mówi, to ja nie wiem, czy Wy też macie taki vibe, ale z mojej perspektywy to ona jest też bardzo mocno osobą, która mówi do studentów, ale właśnie słucha ich tylko od strony na zasadzie oni mówią, żeby dać im spokój, nie? I. I, I nie mam tego poczucia, że, 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 że jest coś za tym głębszego. To jest trochę straszne, bo ja mam wrażenie, że e, największym problemem po, politycznie młodych osób to jest to, że z nimi się nie rozmawia. Że jakby one, że, że dużo młodych osób jakby ląduje w takiej sytuacji, że one to właściwie powinny same dojść do tego. Jak rzeczy będą, jak, jak rzeczy działają i co ma, co ma sens. E, a jak nie dojdą, e, to zawsze możemy powiedzieć, że są głupie na przykład, i, i wtedy w ogóle jaki tarka, nie? Zero problemów, bo my je wyjaśniliśmy, powiedzieliśmy, że są głupie i nieodpowiedzialne. E, no więc, więc jakby rzecz rozwiązana. pierwsze wspomnienia polityczne były chyba wtedy tak jak Państwa chciał Kwaśniewskiemu podawać nogę na debacie e, ja te, tego nie pamiętam, ale ja, ja pamiętam, że na przykład mnie dziadkowie strasznie wciągnęli w ten spektakl e, w, związany z, z, z wyborami w wolnym świecie I ja jako dzieciuch byłem zabrany, żeby wrzucać do urny tego e, żeby wrzucać do urny e, głosy na Lecha Wałęsę. Co wycofała z akademickiego życia? Żeby rozwijać kulturę liberalną. No, ona z mojej perspektywy jest ekstremalnie pasywna i, taka, nie, nie, niekoniecznie, niekoniecznie interesujące jest to, co ona mówi. Jak powiem, jestem dużo bardziej ciekaw tej rozmowy z perspektywy tego, o czym jak, jak Lipki wyobrażają sobie politykę niż z tego, że coś, co ona mówi mnie, ekscytuje jakoś przesadnie. Który inny kraj um, jest takim, ma cechy, do których chciałbyś, żeby Polska dążyła? Nie chodzi o wielkość tego kraju czy PKB, mm -hmm. tylko um, jego PR. Mm -hmm. PR jakiego kraju najbardziej? Um, jak Czechy, jak Estonia. Aha. Niewielki kraj środkowoeuropejski. Taki jest nasz kraj. My nie jesteśmy ani Niemcami, nie jesteśmy. ani Francją, ani Wielką Brytanią. My nie jesteśmy zachodem Europy. To jest też bardzo istotne. My What? jesteśmy pomiędzy. I to jest coś, czego tutaj przez wiele lat nie rozumiano. Tak, my jesteśmy tutaj pomiędzy, ale to nie, to nie musi znaczyć, tak jak jest w tej władzy od 8 lat, takiego resentymentu. A, no tak, bo wy nie rozumiecie, jak myśmy się nacierpieli w historii, jak my byliśmy biedni, jak strasznie nas tu skrzywdzono nie dostaliśmy reparacji od Niemiec. No wiadomo. Tak? Ja bym wolała, żeby to był silny kraj swoją tożsamością, swoją edukacją, swoją pozycją w Europie wypracowaną nie tylko tym, co nam się zdarzyło, to znaczy tym, że w tej chwili jesteśmy na oczach i ustach wszystkich, ale także dlatego na przykład, że mamy dobry system praworządności, tego bym też chciała. I to jest spojrzenie, wiesz, jak ja siedzę w Berlinie, bo ja gdzieś tam siedzę pomiędzy Warszawą a Berlinem, albo często w pociągu, mieszkam w tym pociągu pomiędzy Warszawą a Berlinem, to jak patrzę z Berlina, to taka chciałabym, żeby była Polska. Nie, wiesz, to nie o to dochodzi, żeby ona była taka, ojej, wspaniały ten zachód i wszystko macie rację, bo przecież okazało się w ciągu ostatniego roku, że to w wielu miejscach to my mieliśmy rację, ale kwestia pewnych, sprostania tym samym wartościom, do których dążyliśmy, jest dla mnie bardzo istotna. Która partia najlepiej odpowiada na takie potrzeby w takim razie? Myślę, że opozycja demokratyczna ma sporo osób, które potrafiłyby odpowiedzieć na te potrzeby. Przy czym w polityce zagranicznej jest jeszcze istotna, istotne doświadczenie mm. i na, w dyskusjach europejskich, może to nam się podobać albo nie, jest na dobrą sprawę tylko jeden polityk, który jest kojarzony, jako asertywny, europejski o i wykształcony, może prowadzić polską politykę zagraniczną. I ten polityk już tę politykę zagraniczną prowadził. Radosław Sikorski. A, myślę, że powiesz o mm, Ale Donald Tusk nigdy nie prowadził polskiej polityki zagranicznej. Radosław Sikorski tak, 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 był tak. dla partnerów z zachodu bardzo Jasne. często denerwujący, Aha. wkurzający. Czyli jakby, jak rozumiem, moim przyszłością naszego narodu ma być koleś, który jest ekstremalnie spalony pod względem wiarygodności i który bierze pieniążki od szejków, tłumacząc, że. Dlaczego miałby nie brać, bo to prestiżowe, tak? To jest, to jest ten Koleś, który wyprowadzi Polskę na, 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 na e, no, nowe europejskie przestrzenie. E, może, może, może Was zdziwię, ale powiem, że śmiem wątpić, nie? I e, śmiem wątpić do tego stopnia, że jak ona mówi, że. Eee. Nie, przepraszam, ale to jest. Rozpierdala mnie to. Ja chcę się dowiedzieć, czy ona będzie twierdzić, że w 2023 roku Sikorski jest wiarygodnym i godnym zaufania politykiem? Bo jeżeli tak. To na boków. Co tu się dzieje, nie? bo on jest bardzo, kontro, on jest bardzo kontrowersyjny. Okay. On nie jest typem grzecznej osoby. To nie jest osoba, która będzie się kiwała i mówiła tak, Zachód, Zachód. Ale to była osoba, która była w stanie wciągać na przykład Niemcy w politykę wschodnią. Hmm. No, potrafił. Nawet przy tych y, wszystkich gafach, które zaliczał z tymi czasy, to. Hmm. Nie wiem, bo to, nie. Wiecz, bo to jest coś takiego, że no, Heraklit mówi, no nie wejdzie do tej samej rzeki i nie masz pojęcia, czy 10 lat później to jest ten sam polityk, ani hmm. w ogóle, czy takie będzie rozdanie. Ale zobacz, ja próbuję powiedzieć tylko tyle, że przy tej całej tak zwanej asertywności naszych obecnych gabinetów, y, które są z nadania prawa i sprawiedliwości, to wcale nie trzeba się tak zachowywać, żeby być asertywnym. Mm. Można szanować pewną europejską tradycję, wartości, praworządność i tak dalej, a jednocześnie stawiać pewne... No kurwa, szczególnie praworządność, patrząc na te, na te zbieranie pieniążków od szejków. To, 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 to zbie, zbiera w opór. Pra, Praworządni jak cholera. Ej nie, no to, jest jak, to jest komediowe trochę. No, no, nie, nie róbcie sobie jaj. Wyzwania. I ja oczywiście nie mówię, że no to w takim razie to jest czarny koń na to stanowisko, tylko mówię, że można się w ten sposób zachować i ma, mam nadzieję, że w ramach tej demokratycznej opozycji są takie osoby, które mogłyby dociągnąć. A powiedz proszę, bo w tym o czym mówisz jest pewna perspektywa czasowa, która wydaje mi się yy, szersza. W sensie to jest horyzont, który pewnie obejmuje jedną kadencję. A z głosów, no przede wszystkim z głosów Donalda Tuska, wybrzmiewa najbardziej to, że um, tutaj ta kadencja albo dużej części ma się skupiać na rozliczeniach, na mm. sprzątaniu, na naprawie, na, na wsadzaniu ludzi do więzień i znaczy, no, w tym sensie oczywiście takim tak pod literą prawa, ale po prostu na, na rozliczaniu. Czy, czy to też nie jest tak, że kampania skupiona na tym w dużym stopniu to jest jeszcze kolejna cegła przywiązana po prostu do nogi i czekające nas, no, wiesz, chcielibyśmy żyć spokojnie, być może zmieniając frakcję, która rządzi Polską. I zmieniając frakcję, która rządzi Polską, to tylko dołożymy do pieca. Mhm. Myślę, że jest pewna grupa elektoratu, która bardzo życzyłaby sobie, żeby rozliczono wiele osób, które obecnie rządzi. Jest to pewna potrzeba emocjonalna. Mhm. Ona nie musi mieć podstawy prawnej w takim sensie, że to się tak nie da zrobić. Prawda? Nie da się tak po prostu wsadzić wszystkich na 48. Ale jest pewna potrzeba emocjonalna i kiedy partie opozycyjne prowadzą kampanię, to muszą o tym pamiętać. I one pamiętają o tej grupie. Z drugiej strony, to jest pewna mniejszość i masz całkowitą rację, kiedy mówisz, że pewnie większość Polaków i Polek chciałaby po prostu żyć w spokoju. No, ale to trzeba będzie wyważyć. Drzwi. Um, z drugiej strony. Ale śmieszne! No dobra, ale jakby. Czy tylko ja uznaję to za bardzo non-answer? W sensie, ja nie wiem, o czym była ta jej odpowiedź. Bo on się całkiem konkretnie zapytał, czy, czy. No, z tego, co słuchamy Tuska, to wynika, że on bardzo chce się na rozliczaniach skupiać. A jej odpowiedź? No będzie trzeba to wyważyć jakoś. No dobra, tylko to nie, nie odpowiada na, na, na rzecz, którą, o którą on zapytał. No, come on. Wiecie, ja się oglądałem wicemistra rolnictwa, nie? I ten to, kurwa, taką e, takie wygibasy odstawiał w odpowiadaniu na pytania, że klękajcie narody. Ale ja widzę, że to nie jest unikalne i że jak się człowiek postara, to będzie gibać, no. polskiej sceny politycznej, pozwolę sobie zacząć od takiego trochę e, pytania, z którym nie czuję się komfortowo, ale wydaje mi się, że ono będzie wa jest ważne i będzie ważniejsze w tej kampanii, dlatego trochę tak naprzód wybiegam. Mianowicie mm, kondycja Jarosława Kaczyńskiego i o wpływ kurwa. personalnie jego, tak samo jak personalnie wpływ Donalda Tuska na w wynik wyborów, przebieg kampanii, mm -hmm. no jest nie do przecenienia. Jak ty na to patrzysz? Ale nic? chodzi ci o kondycję? O kondycję fizyczną, mm -hmm. o kondycję jego jako człowieka po prostu, czy on, czy on będzie tym motorem pociągowym e, PiSu. To jest nierelewantne. Co ty gadasz? Tak. To znaczy, to jest w istocie, pytanie jest niedemokratyczne. Rozumiesz, tak zwana opozycyjna strona komentariatu i polityków mm -hmm. od 2015 roku zastanawia się, czy Jarosław Kaczyński jest na coś chory i jeżeli jest chory, to być może zniknie z polskiej sceny publicznej. To ale jest jedno z bardziej niedelikatnych Politycy? Nie o tak. to chodzi. Tak, oczywiście. No to wy występuje również w formie takich bardzo radykalnych stwierdzeń. A, tak, 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 ale to jest jakby, też umówmy się, że to jest po raz kolejny e, taka sytuacja, w której E, ludzie mówią o tym i pytają o to, dlatego że liczą, że problem się sam rozwiąże, nie? To znaczy, że. A co, gdybyśmy nie musieli nic robić i rzeczy by się rozwiązały? Czy to nie byłoby super? Czy to nie byłoby zajebiste, jakby tak można, można było nic? I to z mojej perspektywy to jest przede wszystkim leniwe, nie? Na zasadzie. Ona, ona mówi, to, nie jest, to jest niedemokratyczne. I okej, okay, ma rację, nie z, z, z tym też się nie będę spierać. Ale z drugiej strony, to jest po prostu taka najczystsza manifestacja tego, że. A co gdyby Jarosław Kaczyński przewrócił się i umarł? Czy wtedy nie byłoby nam łatwiej? No, byłoby, tylko. Jeżeli rozmawiamy w ten sposób. To istnieje bardzo duża szansa, że jeżeli on się nie przewróci i nie umrze sam, tak sam z siebie, to nic nie zrobimy. To, to wszystko będzie po staremu tak długo, aż, aż e, e, Jarosław Kaczyński nie podejmie demokratycznej, e, de, demokratycznej decyzji, żeby odejść z, z tego świata, nie? I to jest trochę komiczne. wierszowanych mhm. i tak dalej, ale to jest bardzo niedemokratyczne. To znaczy, gra nie polega na tym, żeby Jarosław Kaczyński skończył swoje życie w szpitalu albo mhm. poza szpitalem, tylko gra polega na tym, żeby odbić władzę w sposób demokratyczny, tak? prowadząc kampanię z programem i tak dalej. Także w istocie, to pytanie jest nierelewantne też, bo widać w tym przygląda się w tym pewna słabość nasza. Na przykład patrzymy na Władimira Putina i myślimy sobie, a tak, ten botox i to zdrowia, mm -hmm. też trzymał się tego stołu, nie trzymał się noga tego stołu, mu, mu tu noga, mm -hmm. y, potem przeciwnicy Joe Bidena patrzą na Bidena i tak. a no tak, no on ma 100 lat, czy on się w ogóle jeszcze rusza i, i tak dalej. To są takie słabości nasze, które się przeglądają w tym. I e, ja bym od tego odwodziła, szczególnie, że z historii e, różnych prezydentów i w ogóle władzy wiemy, że nic tak nie konserwuje władza. To znaczy, że liderzy. <grym>, liderzy towarzysza którzy, Lenina. Którzy dysponu ta, którzy dysponują władzą, że oni mm. są niesłychanie silni fizycznie. Dlatego, że gdzieś tam mobilizuje się ten organizm cały czas. Nie? Słynna anegdota o Mitarandzie, który zaraz jak został prezydentem po raz pierwszy, mm. a był dwa lata i przez dwie bardzo długie siedmioletnie kadencje, zaraz jak został prezydentem po raz pierwszy, to okazał się, że ma raka. No ale przecież nie umarł na tego raka mm. e, w ciągu. Dwóch kadencji. Mm -hmm. tak, umarł dopiero później. Więc, no, tak jak mówię, to, to nie jest coś, czego sobie powinniśmy życzyć. Takie, takie myślenie, no, ja nie tak naprawdę życiowy. nie, właśnie nie że życzeniowo, ja bardziej myślę e, w kontekście gry politycznej. Czy to mm -hmm. jest coś, co. Czy stan zdrowia Jarosława Kaczyńskiego jest rzeczą kluczową? Mm -hmm. Bo ty, doskonale rozumiem, co, co, co mi odpowiada, że to nie powinno być ważne, bo nie o to chodzi, czy Jarosław Kaczyński ma, e, nie wiem, implant w nogi czy czegokolwiek innego. Mm -hmm. Zgadzam się, ale to będzie element kampanii. Więc tak. w tym kontekście też pytam. I znowu nie pytam no, ale to jest Tylko do to jest... swoich mówienia, prawda? Mhm. Tylko do swoich, bo elektorat Jarosława Kaczyńskiego albo PiSu będzie mu życzył zdrowia. I jeszcze, jedno, mhm. I jeszcze jedno, że mianowicie my sobie najbardziej na świecie powinniśmy, nie powinniśmy życzyć, że coś mu się stanie. Bo wtedy, gdyby na przykład, dajmy na to, nie był zdolny zarządzać swoim obozem, ten obóz zamieni się w chaotyczną walkę o Schedę. I może się bardzo radykalizować miejscami, i tego sobie nie powinniśmy życzyć. Powinniśmy sobie życzyć, że ten obóz w sposób demokratyczny zostanie zmieniony tak, jak to powinno być w demokracji. I tu się zgadzam, tylko właśnie, widzisz, odbiłaś pytanie o to, jak może. Znaczy, jakby trochę tak i trochę nie. To znaczy, e, ok. To, to to jest zdecydowanie fajne stwierdzenie. To znaczy, e, to, 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 to znaczy, no a nie takie podejście, bo ono nie jest głupie, tylko obawa związana z tym, że, że on koitnie e, rozbija się o coś innego, to znaczy przynajmniej z mojej perspektywy, ona powinna się rozbijać w dużym stopniu o to, że jak patrzymy na alternatywy, one nie są nawet blisko bycia lepszymi, nie? Jakby one są one są bo ekstremalnie niekompetentne, co wcale nie znaczy, że nie będą rządzić, albo najzwyczajniej w świecie, e, dramatycznie gorsze od tego, kurwa, starego dziada, nie? I wiecie, znowu, fantazjowanie na temat tego, czy on, czy on, czy on się przekręci, jest bzdurą, tak? Bo to jest takie, to jest... To jest tak jak powiedziałem wcześniej, to jest po prostu marzenie o tym, że nasz problem rozwiąże się sam, że my nie będziemy musieli nic robić, że wszystko będzie gitarko, gitarka w ogóle, zero stresiku, e, ponieważ wiadomo, że, że tak świat powinien działać, bez naszego udziału, nie? Natomiast no, 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 demokratyczność to jedno, nie? E, to drugą rzeczą jest jest, jest, jest właśnie, właśnie to, że alternatywy mogą być straszniejsze. ...może być na czego powinniśmy sobie życzyć. Ja się tutaj zgadzam w zupełności. Ja życzę panu Jarosławowi w ogóle zdrowia, absolutnie. Tylko myślę sobie, że nawet jego no niedawna nieobecność w w mediach kiepsko wyglądający spot przy okazji Świąt Wielkiej Nocy nie I dowiedzieliśmy się, że miał sepsę. Nie, yy... To chyba nie jest potwierdzone. Yy, no, ale jako... a jednak było, że była operacja i była sepsa. Tak. Mhm. Więc wizerunkowo, ja w ogóle tak jak mówię, życzę zdrowia, ale wizerunkowo mhm. i to o czym mówisz, czyli potencjalne walki wewnątrz yy, obozu rządzącego, no to to jest coś, co wpłynie na wynik wyborów, Ja na pewno na kampanię. Więc, więc w tym kontekście pytam. Posłuchaj, ale w ogóle na kampanię, wynik wyborów i polską politykę wpływa to, że zarządza nią osoba, która nie, dyspo, nie, 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 która nie piastuje stanowiska wiążącego się z odpowiedzialnością konstytucyjną. Już nie, I to tak. nas powinno martwić. Hmm. To znaczy nie stan zdrowia, bo na miłość boską jest to dorosły człowiek, który de decyduje, co robi, tylko i, i, i że robi to wbrew stanowi zdrowia albo zgodnie ze stanem zdrowia, cokolwiek, to powinno nas interesować, że obozem rządzącym, właściwie, że, że mnóstwo decyzji o znaczeniu konstytucyjnym, praworządnościowym, politycznym dokonuje ich człowiek który nie żadnego stanowiska, które pozwoliłoby go następnie rozliczyć. Taka a propos naszej poprzedniej rozmowy, to znaczy, czy opozycja powinna rozliczać? No powinna, ale to jest jeden z tych świetnych przykładów. To znaczy, w jaki sposób rozliczyć kogoś, kto nie jest na żadnym stanowisku, gdzie można byłoby pociągnąć odpowiedzialności? To będzie bardzo trudne. Hmm. A jak patrzysz na grupy wiekowe, jeżeli chodzi o. Yy, mówię o wyborcach, teraz mówię o Polakach po prostu. Jak patrzysz na podział. W, to, to będzie pytanie które ma dwie Wienuszki, bo teraz zapytam cię o grupy wiekowe, a potem zapytam cię o płcie. Mhm. Jak patrzysz na Polaków yy, w poszczególnych grupach wiekowych? Czy Widzisz tutaj jakieś zmiany, ewentualnie? Czy są jakieś trendy, które się stale utrzymują w związku z tym? Jakie są preferencje polityczne Polaków w grupach? Nie wiem, jak te grupy się dzieli, czy to jest wiesz 18-25, 18-30, czy wiesz, pewnie to różne metody wydawcze. Tak, 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 są umowne, umowne. Działy, ale jednak no, jakoś tych ludzi dzielimy na młodszych, w wieku produkcyjnym, tak. Tradycyjnie rzecz biorąc, hmm, Prawo i Sprawiedliwość ma tych wyborców nieco starszych. On, hmm. on, oni mają tę większość. Gra y, o niezdecydowanych rozgrywa się w wielkiej mierze o ludzi w moim wieku, to znaczy y, ludzi w wieku średnim, tak zwanym. I tradycyjnie rzecz biorąc. Dla młodych jest bardzo mało do zaproponowania. Hmm. I tak, to wydaje mi się bardzo istotne, żeby to powiedzieć. Yy, parę lat temu. A ty, jak definiujesz młodych? 18 ile? No, załóżmy, że to nawet nie musi być 18, bo dzisiaj w światowej polityce się coraz częściej mówi o tym, że trzeba już od 16 myśleć. To znaczy, że to jest tak, że osoby, hmm. które mają 16 lat, ty powiedziałeś przedtem, czy oni są dokładnie ukształtowani. Ja myślę, że oni mają bardzo wyraziste poglądy polityczne, hmm. tylko niekoniecznie tam, gdzie media mainstreamowe by chciały, żeby mieli. To znaczy, mają na przykład bardzo wyraziste poglądy dotyczące klimatu. Absolutnie. Okay. Więc ja sądzę, że myślę, że. Pomimo tego, że oni nie mają prawa wyborczego, my powinniśmy myśleć o, o ludziach 16, no uważa się mniej więcej do 35 roku życia. To jest taki. Hmm. Natomiast dla tych najmłodszych z tej grupy 16-25 tradycyjnie jest niewiele. Chodziliśmy kiedyś z naszymi, z naszymi, z moimi studentami na Uniwersytecie Warszawskim na spotkania z politykami. To były takie specjalne zajęcia, które miały przygotowywać do zaangażowania obywatelskiego. Studenci mówili, z kim się chcą spotkać. Ja dbałam tylko o to, żeby było z każdej strony sceny politycznej i umawiałam tych ludzi. I oni jak mantra zadawali każdemu pytania, co dla mnie masz? Co o, dla mnie macie? Bardzo I pytanie. bardzo często słyszeli nic. No co ty? Tak, tak, tak. To było, to było dojmujące zupełnie. Politycy wiedzieli, gdzie to... idą. Tak. Politycy wiedzieli, gdzie idą. Niesamowite. Mhm. Ale, ale poziom jakby nie, tego braku Zauważenia. Ja Wam powiem tak. Eee, to jest. Nie ja miałem kiedyś sytuację, eee, gdzie mnie zaczepił koleś, który do Rady Miasta, jeszcze w Łodzi eee, startował. I on jakby faktycznie zagadywał ludzi i chciał im. Eee, i, i chci chciał im obiecać, że e, na, 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 na najróżniejsze rzeczy jak ja mu powiedziałem, że mam problem z tym że e, ścieżka e, rowerowa, która prowadzi do centrum, a to jeszcze nie był taki moment, gdzie rowery miejskie były super popularną rzeczą e, że ścieżka rowerowa do centrum jest przerywana i że to jest problem, bo, bo na przykład nie można e, zgodnie z przepisami bezpiecznie dojechać do, do, do centrum to koleś generalnie w obliczu problemu, który został mu wprost zaprezentowany, był tak okrutnie bezradny i tak bardzo nie wiedział, co on miałby powiedzieć w temacie, jak miałby się do tego odnieść, co z tym, co z tym zrobić, że to było po prostu przeurocze, nie? Ale naprawa rynku mieszkaniowego dla szesnastolatka nie ma najmniejszego znaczenia. I jakby to też e, warto wziąć pod uwagę. E, e, jakby 16 latek czy 16 latka e, oni zanim to będzie dla nich poważny problem. Polacy się bardzo późno wyprowadzają z tego. To, 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 jest, to jest jeszcze dekada, nie to jest jeszcze dekada, w trakcie której wszystko się może stać. W związku z czym rynek mieszkaniowy absolutnie nie jest e, tego, nie jest rzeczą. Która e, jest dla. dla, dla e, właśnie osoby w tym wieku e, jakimś priorytetem, czy jakąś ważną rzeczą. I to jest dobrze rozumieć takie, takie tematy, bo mimo wszystko. E, jeżeli, jeżeli się tego nie rozumie, jeżeli się wydaje, że to, to, to jest ten temat, to potem rozmawiasz z, z osobami właśnie w, w wieku 18 lat i oni się na żywo w czasie rzeczywistym przekonują, że ty, nie masz, że ty w ogóle nawet nie rozumiesz, jakie są ich problemy, tak? Dla mnie właśnie dużo bardziej imponujące, i pod tym względem była ta inicjatywa młodych ludziów, którzy mówili o, o, o akademiku, bo to e, szczególnie, że właśnie przyszły do, do, do mnie z tym zdecydowanie młode osoby. No, to, 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 to jest taki sygnał, że okej, okay, to, to jest coś, na czym faktycznie im zależy, nie? To jest ta rzecz, którą, o której oni chcą rozmawiać, i o których oni które ich martwią. To nie jest taka rzecz, która się nasunie wielu politykom. I jakby umówmy się, czego, czego mogą chcieć młodzi ludzie, tak? Możemy sprowadzać młode osoby do, wiecie, w, 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 wina kobiet i śpiewu i możemy sugerować, że, ich, e, że wiele z ich potrzeb o, o, obraca się właśnie wokół o, głupich rzeczy i tak dalej. Ale koniec końców, nawet gdybyśmy uznali, że tak jest, nawet gdybyśmy jakby operowali na, takim, e, na takich danych wyjściowych, to koniec końców i tak e, te, te, te problemy nie przestają. Te, te problemy czy te potrzeby. Nie przestają być bardziej e, realistyczne z tego powodu, tak? One dalej istnieją. To, że, to, że, że e, z punktu widzenia dorosłych one mogą być banalne, nie podważa ich istnienia. I, I co? Chcecie, żeby młodzi byli zaangażowani? No to róbcie rzeczy dla nich, tak? Bo wiecie, jeżeli chcielibyśmy rozmawiać o, o rzeczach dla młodych, to na przykład jest jedna rzecz, którą lewica postuluje, która jest mimo wszystko y, bardziej znacząca dla młodych niż dla, dla osób starych. I jest to transport zbiorowy. Im starsi Polacy, przynajmniej do pewnego wieku, tak, do, do, do wieku emerytalnego, e, tym e, w, w, no, jest większa szansa, że y, poruszają się zbiorkomem, tak? jeżeli ten zbiorkom będzie dobry, to. Właśnie młode oceny mają spore szanse go docenić dużo bardziej potencjalnie e, niż tego, niż, niż osoby w wieku średnim, tak? Czy, czy, czy w wieku produkcyjnym. Ponieważ wiele z tych osób e, starszych e, będzie już wychowana w przekonaniu, że. Mm, no, liczy się tylko e, ten liczy się tylko to, żeby można było samochodzikiem brum brum dojechać, tak? I tak, takie rzeczy mogą mieć, mogą odgrywać dużą rolę. A to nie jest to nie jest ba, ba, bagatela, nie, to, to, to jest coś o czym na przykład e, właśnie Pola Matysiak cały czas pieje. Dla wielu młodych osób ten transport zbiorowy będzie oznaczał e, możliwość je, do dojeżdżania, do, do, do spotkania się ze znajomymi, tak? To, to, to jest dużo. Może gdyby rynek najmu był bardziej dostępny, to wtedy młodzi się nie wprowadzali statystycznie częściej. Jest sporo rodziców, swoim pociechom, po co ci to będzie Ci lepiej. No dobrze tylko wiesz jakby patrząc na, na, na ten wieku samodzielnienia i na to kiedy, kiedy ludzie decydują się na, na tego to y, zmiana na rynku najmu raczej ma marne szanse y, wywołać y, jakieś tutaj poważne przemiany y, dla, dla, dla młodych ludzi nie. E, jakby to raczej nie jest tak, że jeżeli rynek najmu stanie się przystępny, to nagle wiesz, za rok e, młodzi będą e, młodzi będą dwa razy, dwa, dwa, dwa razy bardziej chętni do tego, żeby, żeby się wyprowadzać w wieku 21 lat. że się nie, nie, nie wyprowadzają, nie znaczy, żeby nie chcieli, tak, tylko że pamiętaj o tym, że sama dostępność mieszkań nie jest jedynym uwarunkowaniem w tej kwestii. To jest cały szereg czynników, które się składają na to, że, że wyprowadzić się nie można. To nie jest jedna rzecz, którą jeżeli przestawimy jedną wajchę, to nagle, nagle się stanie. Natomiast właśnie na przykład zbiorkom jest dużo bardziej realnym postulatem, ponieważ młodych z samochodem a. jest mało, b. E, zgodnie z pewną rzeczywistością, w której żyjemy w tej chwili, no tak, właściwie to, to chcemy, żeby było ich jeszcze mniej, tak? Stypendia są na przykład dużo bardziej projektem dla młodych. Tak? Właśnie, o, teraz zaczynacie, zaczynacie myśleć we właściwym kierunku. Bo to jest właśnie o tym. tej grupy był dojmujący. Teraz się to troszeczkę zmienia, jak słyszałeś ostatnie przemówienia Donalda Tuska, to on na przykład próbuje. Próbuje powiedzieć, że jest świadom tego, że klimat, że prawa zwierząt. Jest świadom tego, że klimat to brzmi tak boomersko. <laughs> nie jestem w stanie uwierzyć. Nie mówię o tobie, że to brzmi jak wiesz. Jak Donald Tusk próbuje w tym momencie nagle wskoczyć na wagonik pod tytułem Zajmujemy się klimatem. No trochę, no, no ale jest, jest ale świadom dobrze, tak, że, że istnieje klimat. Ale dobrze, że dzieją się takie rzeczy mimo wszystko. I oczywiście to, co Aha. powiedziałeś wcześniej, że te małe partie, które startują, one miałyby szansę. Prawda? Szymon Hołownia na pewno miał wokół siebie taki nim no Tutaj Młodzi, prawda? Kampus przyszłości to jest też taki, taki, taka inicjatywa Rafała Trzaskowskiego z kolei, która angażuje tam młodych. Więc coś tam się zaczęło dziać. To już nie jest tak źle, jak było, ale wciąż Zanim przejdę, Problem polega na tym, że kampus przyszłości to jest taka bardzo. To jest, in, jest troszeczkę inkubator młodych polityków, a nie e, jakby instytucja, której celem jest e, jakby odpowiadanie na potrzeby czy problemy młodych. I jakby za każdym razem jak pojawia się temat kampusu przyszłości, to mnie trochę pusty śmiech ogarnia, bo sorry, ale. Oglądam te rozmowy i to albo są festiwale, kurwa, klakierstwa, albo e, t, 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 naprawdę produkcje o niczym. To się zmieniło podejście, że każdy musi mieć prawko i samochód jak najszybciej. To bardzo zależy, gdzie mieszkasz. Jakby. E, z mojej perspektywy to jest troszeczkę tak, e, że. U mnie na przykład w liceum nie było jakiejś takiej gigantycznej presji związanej z tym, że. E, że, że żeby natychmiast mieć. E, tego żeby natychmiast mieć um, prawko. Natomiast mówię, jeżeli, e, jeżeli chcemy rozmawiać o problemach młodych właśnie w kontekście transportu, no to sorry, ale no, trudno będzie wam mnie przekonać, że to się nie obraca wokół e, tego wokół tego, że zbiorkom leży i kwiczy, nie? Jeżeli chcemy. Jeżeli, to, jeżeli faktycznie chcemy rozmawiać o problemach, no to, to to jest problem. Do pytania o płcie, to Czaskowski, Boga wymieniłaś. Już któryś raz słyszę opinię o, o nim, że to jest człowiek, któremu się nie chce, że to jest człowiek, któremu coś trzeba zaproponować i trochę tak podstawić pod nos. I może wtedy, jak w wyborach prezydenckich. On to wtedy. Nie chcę, ale muszę, że tak powiem, wejdzie w te buty i, i będzie kandydatem. Czy masz o nim jakieś zdanie, takie zdanie, jakieś inne zdanie? Wiesz co, mnie się wydaje, że każda epoka ostatnio poszukuje swojego Emmanuela Macrona. I yy, nie mówię o Macronie takim, jaki jest dzisiaj, bo Aha. bardzo zmieniła go władza i to bardzo dobrze o, widać. Okay. Natomiast jako kandydat Macron był zachwycający. Był buńczyczny, był na kontrze, był krytyczny, a jednocześnie był fenomenalnym mówcą. Ja pamiętam zresztą doskonale, bo widziałam go pierwszy raz w styczniu 2017 roku. Ktoś zaprosił mnie na wykład na Humboldcie, który miał wygłosić Macron. Nic mi to nazwisko wtedy nie mówiło. No okay. jakiś tam francuski kandydat, myślę sobie dobrze, pójdę sobie książkę, sobie poczytam i sobie ponotuję, ale wypada mi pójść. Po czym usiadłem tam i nie mogłem się oderwać od tego, co on mówił. On Był tak fenomenalny w tej swojej pierwszej kampanii, więc on był bardzo dobry. No i potem się, prawda, karty szukała tego swojego Macrona. Złośliwi twierdzą, że polskim Macronem był Andrzej Duda. Je, to był ten mój mój wiec, młody, e, trzymający kontakt z widownią. No i teraz jest pytanie, czy ten Trzaskowski będzie tym Macronem? To znaczy, że Aha. można się schować trochę na, za nim. Donald Tusk wie, że ma negatywny elektorat. Uh -huh. Ten elektorat jest potężny. Zatem wystawimy tego młodszego, który się świetnie jeszcze komunikuje z lewicą. Uh -huh. Ludzie go bardziej lubią, ma więcej potencjalnych szans no i prawie wygrał wybory prezydenckie. Więc, Przez ogrom negatywnego elektoratu wobec dudy, ale tak. Tak, ale no i też. Kwestia mediów publicznych, jak one wtedy funkcjonowały, i kwestia przestraszenia pewnej grupy yy, katolików w Polsce, tym, że rzeczywiście ta tęczowa zaraza przychodzi, to wszystko było wtedy takim, takim elementem, który się przyczynił. A ta różnica pomiędzy Trzaskowskim a Dudą była bardzo, bardzo mała. mała. Więc on na pewno ma potencjał, jeśli mnie o to pytasz. A czy ten potencjał stanie się, czy słowo stanie się ciałem, to zobaczymy. A jakbyś mnie wiesz, strzelić. Tutaj nie ma kamer, to się nie zapisuje. bo za kamerami <grym> zupełnie sobie. inaczej rozumiesz. Czy ty wierzysz na przykład w kogoś takiego jak Trzaskowski? Bo w hołownie gdzieś fluidy od ciebie płyną takie, no, jakbyś no, jak nie wierzyła. Nie, nie, ja po prostu uważam. Nie ja mówię, lubiła ja, żyła, ja po prostu uważam, że pragmatycznie rzecz biorąc, w Polsce w tej chwili nie ma co popierać małych partii. I że należy poprzeć tę partię, która jest Boże. wystarczająco, albo nie, nie, nie te małych, co, co efemerycznych. I że należy popierać takie ugrupowania, Aha. które mają szansę przetrwać. To znaczy, mają wystarczająco ugruntowanych liderów. Więc jeśli mnie pytasz y, y, o, o Trzaskowskiego, zapytałeś, czy mhm. on ma szansę? Mhm. Tak, on ma szansę, dlatego że to jest ugrupowane, ugrupowane, ugrupowanie polityczne. Oni mają pewną szansę wygrać. Czy mogłabyś podać jeszcze dwie in, dwa inne ugrupowania? Tak. To blisko są ambasady, słuchaj, można tam poszukać pracy na pewno w dyplomacji. Płcia w Polsce. Jak z perspektywy płci, czy coś się zmienia? Czy, czy kobiety mają swoje ulubione ugrupowania bardziej? E, czy, czy, czy mężczyźni? E, no, oczywiście, tutaj mówię o takiej perspektywie ostatnich, nie wiem, dwóch, trzech wyborów. E, jak to się rozkłada? Nie, no wiemy, że z badań socjologicznych wiemy, że kobiety są bardziej liberalne i lewicowe, e, a mężczyźni są bardziej konserwatywni i prawicowi. To nam wychodzi z badań. To znaczy, I to się nie zmienia. I to się nie zmienia. Okay. E, no i stąd pewnie wzrost, ostatni wzrost konfederacji. Um, a udział w wyborach? Hmm. Czy to jest jakoś. Um, mówię o frekwencji. Czy to się jakoś um, dzieli, że kobiety są mniej nie bardziej aktywne, czy, czy to jest 50-50 raczej? To jest raczej 50-50. Okay. Um, Co? Zupełnie nie. To jest partii, um, to... Przepraszam, przepraszam, ale zupełnie nie. Całkiem dosłownie. Przepraszam, czy ja już źle usłyszałem? Nie, niemożliwe. No, próbujemy. Chcieli, że kobiety są mniej bardziej aktywne, czy to jest 50-50 raczej? To jest raczej 50-50. Okay. To zwyczajnie nie jest prawda. Przecież nie tak dawno rozmawialiśmy właśnie o problemach z mobilizacją polityczną kobiet. Z tym, że Kobiety mają poglądy polityczne, ale one się nie przekładają na przykład na chęć do głosowania, chęć do zabierania głosu, co e, jakby może być wieloczynnikowe. Teraz nagle dowiaduje się, że nie, to w sumie w sumie to jednak kobiety i mężczyźni tak samo aktywni, tak samo, tak samo zaangażowani, tak? What the flying fuck? Um. Która z partii, to znowu próbuję, ja wiem, jest kwiecień i tak dalej, nie chcę wrócić słów, ale, ale mimo wszystko próbuję coś wyłuskać na teraz, bo to też jest ciekawe. Która, twoich, twoim zdaniem, z partii będzie miała, będzie, będzie najbardziej kluczowa w, w przy okazji tych wyborów? W sensie, poza, przepraszam, nie dodałem, poza PO czy KO pisem. Hmm, To bardzo ciekawe pytanie. Te dwie oczywiście, no ale hmm. musi być ten ktoś. To już wiemy, że musi być ten ktoś. Dobrze, to ja bym się bardzo uważnie przyglądała lewicy i temu, co oni zrobią ze swoim programem, dlatego że okay. w tej chwili. i bardzo bym się uważnie przyglądała Konfederacji. Dlaczego? Dlatego, że jest pewna grupa ludzi, którą w tej chwili trzeba będzie zaangażować politycznie. Ta grupa. Ja myślę, że jej w tym stwierdzeniu o to, że się dobrze komunikuje z lewicą, e, trochę chodziło o inną rzecz niż wy myślicie i na tym polega problem. Znaczy, ja e, zakładam, że ona mówiąc, że on się dobrze komunikuje z lewicą, e, miała raczej na myśli to, że on jest dobry w uderzaniu do tych młodych lewicowych, do tych osób, które się widzą jako lewicowe, a niekoniecznie lewicowe są, tak? Czyli do tych wszystkich osób, które koniec końców są tak naprawdę liberalne, ale ponieważ nasz dyskurs jest tak bardzo przesunięty na prawo, to one z perspektywy właśnie tego typu dy dy dyskusji są, są lewicą, nie? Pa ludzi to są osoby, ym, to są przedsiębiorcy mm -hmm. i osoby o wolnościowych przekonaniach ekonomicznych. Tak. Teraz co z nimi zrobić? Nie wiem, czy zauważyłeś, że nawet lewica ostatnio zaczęła więcej mówić o inwestycjach yy, i o tym, żeby na przykład docenić godność przedsiębiorcy. To jest jakaś taka próba, One, okay. no, to się może wydawać trochę, może nie na miejscu wobec partii, która okay. chciałaby budować przede wszystkim silne państwo opiekuńcze, ale rozumiem, że jest to próba odróżnicowania się od takiej debaty publicznej w Polsce, która się stała taką licytacją na to, co komu damy. Mm. Więc to dlatego niektórzy, niestety przymykając oko na te demokratyczne wartości, mówią, no nic dziwnego, że konfederacja idzie do góry, skoro ci wolnościowi, i ekonomiczni, to nie mają co ze sobą zrobić, bo dla nich nie ma propozycji. Mm. Więc z jednej strony będzie próbowała wybierać to. Konfederacja, która bardzo się. St... Oni bardzo tam próbują. To jest tak, że oni. Była pandemia, była kwestia szczepionkowców i tak dalej. Potem miałeś kryzys uchodźczy, podczas którego Konfederacja próbowała budować swoją, swoje poparcie na sprzeciwie wobec tego napływu Ukraińców. No teraz z kolei oni mówią: no zaraz, zaraz, tutaj jest kwestia tego rozdawnictwa, a my chcielibyśmy tutaj wolnorynkowo bardziej. Także myślę, że te dwie partie, jeżeli mam tak postawić. Nie spodziewałem się, że tak bardzo podkreśliłem. To jest ekstremalnie nieodkrywcze, co ona powiedziała, i ja dalej odbieram to jako sprzeczne z tym, co powiedziała wcześniej. Ale, ale, ok, niech tak będzie. Pani z pewnością wie lepiej. Kreską w naszej rozmowie będzie hałownia. Bo jak ja go tutaj nie bronię, ale to, to ciekawa intuicja z Twojej strony. Ja sobie to yy, z tyłu głowy notuję. Ja na przykład, jak słucham, jest to zresztą przywołane w którymś momencie w książce, jak słucham, jak w 2020 roku, czy słuchałam, jak w 2020 roku, po, po decyzji Trybunału Konstytucyjnego Julii Przełębskiej, które oznaczał, która oznaczała de facto całkowity zakaz aborcji w Polsce, ja słyszałam Tomasza Terlikowskiego z pewną liberalną dziennikarką w radiu. Mhm. Radiu intelektualnym i takim zaangażowanym publicznie. I oni ze sobą rozmawiają, kto bardziej torturuje kogo. Torturowane są płody, albo dzieci nienarodzone, żeby to powiedzieć tym językiem, mhm. tak zwanych proliferów, mhm. albo torturowane są kobiety. I ja sobie myślę wtedy, nie mogę tego znieść, nie mogę wytrzymać tego, bo ja z jednej strony absolutnie nie przyjmuję poglądów Tomasza Terlikowskiego, jeżeli chodzi o aborcję, a z drugiej strony nie chcę, żeby moje poglądy, które są poglądami, to powiedzmy to otwarcie dla wszystkich, ja bym chciała, żeby aborcja była dopuszczalna do 12 tygodnia ciąży na żądanie. Czyli dosyć liberalne poglądy. I teraz ja bym nie chciała, żeby moje poglądy były tak wypowiadane, że teraz będziemy mówili o tym, że torturowane są kobiety i takie przerzucanie się, prawda? Kto, kogo bardziej emocjonalnie zaszachuje. To jest jakby pierwszy moment. I, czyli krótko mówiąc, ja sobie, ja sobie wyobraziłam, że musi istnieć rozmowa, w której można Tomasza Terlikowskiego zagiąć. Można mu zrobić trudność, bo mhm. ja mam wrażenie, że tak zwani prolaferzy w Polsce są świetnie przygotowani do swojej roli, przede wszystkim słabością argumentów naszej strony. Zgadzam się w 100%. Czyli, że oni jakby świetnie sobie mhm. ułożyli tę argumentację, odeszli, co jest bardzo istotne, od argumentacji religijnej. Nikt tam nie mówi, bo Bóg tego zabrania, albo religia nie pozwala, prawda? Bo Jezus zakazał, mhm. tak? Nikt tego nie powie tam. Oni mają inną argumentację i bardzo często widzę taki taką kapitulację zupełnie po naszej stronie. Dobra, to jest jakby pierwsza rzecz, czyli musi istnieć inny sposób rozmowy z argumentami, które są naprawdę dla nich trudne. To jest punkt pierwszy. A punkt drugi, co ja chcę osiągnąć, ja też mam odwrotną reakcję emocjonalną na 2020 niż bardzo wiele osób. Wiele osób myśli, no, to my wam pokażemy. Wygramy te wybory i jak dozwolimy aborcję, to wy się poczujecie wtedy. A ja mam zupełnie inaczej. Ja sobie myślę, że się strasznie upokorzona i rozgniewana. Chociaż zasadniczo dzieci już nie planuję. Już mam dwóch zdrowych synów i super. Ale bardzo nie chciałabym, żebyście się tak czuli, jak ja się czułam. Czyli to jest jakby zupełnie to jest reakcja empatii, zamiast reakcji wściekłości. Okej, okay. i to też jest jakimś moim celem. To znaczy, żeby, żeby zacząć jakąś dyskusję, tak, żebyśmy co za te kilka lat nie wysłali tych wszystkich konserwatystów i katolików na księżyc. Tak jak my się czuliśmy wysłani. I uwaga, nie mówi o Jarosławie Kaczyńskim. Okej, okay? mhm. bo to jest zupełnie co innego Jarosław Kaczyński, a zupełnie co innego jego wyborcy. Mhm. Zupełnie Absolutnie nie z tym, co To jest ona też mówi. jedna z myśli, która mi przyświeca. Od tamtych wyborów za 20. Yy, przy tych zdecydowanie. Znaczy taka empatia jest spoko, nie? W sensie fajnie, że, że, że e, jakby masz taką, takie empatyczne podejście. I ja rozumiem, że, że je można mieć. Tylko ja. E, e, Znowu mam poczucie, że taka, taka empatia. Ona nie wychodzi do końca z perspektywy, nie wiem, jakiejś bardzo dużej pokory wobec świata, tylko z perspektywy bardzo dużego przywileju, nie. I to dla mnie jakby czyni tę rozmowę bardzo, bardzo problematyczną. Dlatego, że suma summarum, to jest trochę ta, ta, takie podejście, w którym e, być może osoby po twojej ideologicznie stronie będą poszkodowane przez twoje spojrzenie na świat, spojrzenie na temat, ale najważniejsze, że ty ocalisz tych biednych konserwatystów przed tą, tym upokorzeniem, którego doświadczyliśmy my. Tak? I trochę, trochę tego nie kupuję, bo wydaje mi się, że E, taki dystans jakby jest no, fajnie, fajnie mieć, tylko to znowu trochę jak ona powiedziała, że no, ona już ma dwóch synów, więc, więc to nie jest, więc już więcej dzieci mieć nie zamierza. To, to trochę to podsumowuje to, dlaczego ona może sobie pozwolić na taką rozmowę. A wiele osób nie. Czy to, że ona chce dopuszczać ludzi do debaty, to jest dość oczywiste. Napisała książkę z eee, Natomiast mówię, jakby wydaje mi się ważną częścią tej rozmowy to, że ludzie z dużą dozą przywileju a nie mogą być niestety e, wbrew temu, co mogłoby im się wydawać, tymi, którzy. E, powinni dyktować, jak, jak, jak nasz dyskurs polityczny powinien przebiegać. Dlatego, że, że, że dla nich ta sytuacja i cała ta rozmowa ma znacznie mniejsze stawki niż dla całej reszty e, l, l, ludzików. Nie? I no, t, t, trochę zazdro, nie? Jakby. Może chciałbym być w takiej pozycji, ale jednocześnie no no no, na młodymi, mężczyznami, na którzy mają, na stos. którzy mają pustkę jakąś, jakiś niedosyt. I to mhm. nie jest tylko polski trend, to jest trend europejski. Jak się zerknie w osoby, które są zanurzone w internecie, to to bardzo wpływa na powierzchnię w wielu miejscach. Um... Jestem bardzo ciekawa odpowiedzi. odpowiedzi na to. Ale masz jakieś, ale masz i jakieś. Ten, bo to, mam zupełnie od, od drugiej strony. No, dawaj. odpowiedź. Aha. Ja bym lubiła zmienić system edukacji w Polsce. No, Uważam, tu, że to już należałoby. Żyją, już są. No tak, ale zmiany społeczne nie możesz projektować na dzisiaj, bo to jest wtedy taka rewolucja typu właśnie populistycznego, czyli ja hmm. tutaj damy łatwe rozwiązanie i już. Tak? Ja bym zupełnie inaczej pomyślała. To znaczy zaczęłabym w Polsce zmianę od zmiany systemu edukacji. Uważam, że w Polsce mamy doskonałych ekspertów, którzy robią szkoły niepubliczne. Bardzo często to są te społeczne szkoły, oni mają świetne kompetencje. I ja muszę powiedzieć zupełnie szczerze, nie rozumiem, dlaczego ci ludzie nie stworzyli publicznego systemu edukacji po 1989 roku w Polsce. Jak to się w ogóle stało? Ja o to pytałam różnych ojców i matki, założycieli III RP i oni nie byli w stanie mi udzielić przekonującej odpowiedzi. Co to jest takiego, że na przykład, nie wiem, istnieje sieć szkół STO, tak? Społeczne Towarzystwo Oświatowe. To są bardzo dobre szkoły, są w całej okay. Polsce. Dlaczego ci ludzie nie tworzą systemu publicznego? Dlaczego właściwie nigdy nie poproszono ich o to, że słuchajcie, zróbmy wielką reformę. Z sprawmy, żeby te najlepsze tradycje pedagogiczne, które są w tych szkołach, żeby one po prostu były rozlane po publicznym systemie edukacji. Dlaczego tego nie zrobiono? Więc ja bym to przede wszystkim zrobiła. To jest coś. Tylko widzisz, to jest właśnie, mówiłeś o dłuższej perspektywie. No to to jest działanie w perspektywie nie dwóch lat, nie pięciu lat, tylko dwudziestu pięciu lat. To jest jakby pierwsze. No dobra, tylko że ona jednocześnie w ten sposób mówi, że sorry. Jeżeli jesteś dzisiaj facetem, który dzisiaj doświadcza problemów, to wiesz to. Nie wiem, sp spróbuj kiedy indziej. <grym> nie, jakby. Myślałeś o tym, żeby, żeby, żeby nie być facetem w tej chwili? Myśla myślałeś, żeby spróbować za, za, za te 20 lat? To jest pozycja ekstremalnej bezradności, nie? Jakby. I ja nie mówię tego też jako człowiek, który. Wiecie, do każdego faceta przemówi, do każdego faceta trafi. Bo absolutnie nie, 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 nie mam na tyle dużo ego, żeby, żeby twierdzić, że tak jest. Ale. No to, to już jest przeginka w inną stronę, no. Ale no to jednak trzeba wprowadzić filozofię do szkół. To jest taki potencjał. Mhm. Bardzo, bardzo istotny. My się musimy nauczyć ze sobą rozmawiać. Ale to się nie da tak po prostu powiedzieć. Myśleć. hej, nauczcie się rozmawiać. Mm -hmm. Tylko to trzeba wprowadzić, pokazując, na czym polega myślenie filozoficzne. że ono Maria. polega, tak jak w, ta, w tej książce, w wielkiej mierze na, to, na tym to polegało. Myśmy się chcieli też poznać. Ja chciałam poznać ten sposób myślenia, chciałam zrozumieć, jak on myśli. I filozofia polega na tym, tak mnie uczył mój dopiero co zmarły, wielki nauczyciel, czyli Paweł Śpiewak. On nas uczył. Musisz tak dobrze poznać tego przeciwnika, żeby nim myśleć. A wtedy możesz go zacząć krytykować. No ale to jest właśnie. To, to są lekcje filozofii. Hmm. Ktoś tak. Pamiętajcie, najważniejsze jest to, żeby w systemie edukacji, w której jakby dzieciaki są przeładowane, żeby dołożyć im jeszcze, yy, jeszcze troszkę i wtedy, wtedy zrobi się dobrze wreszcie. Fajna recepta na to, żeby było dobrze, to jest to, żeby po prostu dzieciaki były bardziej przeciążone. Sensie, i to znowu, jakby ja nawet nie będę się specjalnie kłócił, że to jest nieprawda, nie? Bo, bo to trochę nie jest o tym. Trochę nie jest tak, że, że ona nie ma racji, że, że, że e, jakby dużo osób skorzystałoby na, na, na lepszym rozumieniu czy stosowaniu e, filozofii, tak? E, tylko. No to, to nie jest ten kierunek e, reformy edukacji, który wydaje się prowadzić do jakichś realistycznych, pozytywnych e, wyników, nie? Każdy ekspert chce wprowadzić swoją dziedzinę, bo ona tylko uczy myślenia, matematyka, oprogram programowanie, fizyka, ekonomia, tak to musi zadziałać. Nie, no, ja myślę, że trochę upraszczasz w tym momencie, myślę, że to nie jest do końca sprawiedliwe stwierdzenie. Bo istnieje wartość konkretnie w filozofii, której, której bym tutaj nie odrzucał. Tylko. Jakby ta wartość jest dość ograniczona, jeżeli spojrzymy na, 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 na możliwości przerobowe, tak? Jeżeli spojrzymy na to, na co, yy, co sobie student może pozwolić. A wydaje się, że może sobie pozwolić na nie za dużo w tej chwili. Ja bym raczej pod tym kątem to krytykował, niż mówił, że to jest kompletnie bzdurna, bzdurna pozycja. Wydaje mi się, że, że filozofia jest lepszą niż większość propozycji tego typu. I gdzie? Brak stołówek to też brak wyobraźni, czy jednak braku przestrzeni, czyli pieniędzy. A ja nie uważam, że brak stołówek wynika z braku pieniędzy. Ja uważam, że on wynika z braku przekonania, że to jest ważne. Że to wynika z tego samego krytyńskiego neoliberalnego myślenia, które prowadzi nas do e, tego, e, do, 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 do założenia, że każdy sobie najlepiej pociągnie, że, każdy, że, każdy, e, że, że, że kluczem do naszego sukcesu to jest to, żebyśmy, żebyśmy wszyscy indywidualnie do tego sukcesu doszli. Co do filozofii, to powiedziałbym też, że jest filozofia i filozofia, nie? Jeżeli mówimy tylko o klepaniu metaforii jaskini w nieskończoność, no to to, to, jakby to w ogóle jej nie potrzebujemy, nie? Rozumiem takiego podejścia ogólno-rozpowszechnionego, że to są takie młodzieżowe jakieś hobby, te środowiska intelektualne. Rozumiesz? One... liberalne jest młodzieżowym hobby? Dokładnie. Jak ta, nie? Krytyka polityczna? Dokładnie. No. Albo jak Boże. teologia, albo, teologia albo polityczna, teologia, konfeder teologia. nowa konfederacja, przepraszam. Nie konfederacja, tylko nowa Proszę, a konfederacja. Klubie a klubie A co klubie Ej, przepraszam, ale nie, nie, nie ukrywajmy, nie ukrywajmy. We wszystkich tych środowiskach jest wyraźnie odczuwalny kurwa snobizm, nie? I jakby jeżeli ktoś mi spróbuje powiedzieć, że wśród że, czy to właśnie tych intelektualistycznych, super zajebistych klub, klubiksów, czy, czy wśród nawet młodzieżówek, nie ma jakiejś dozy snobizmu, to zabije śmiechem, no? Powiedz, jak zmobilizowałabyś? Kończąc e, naszą rozmowę, jak zmobilizowałabyś osoby młode do pójścia na wybory? Mm, a to zależy ci na takiej akcji profekwencyjnej? Nie, pytam. Mm -hmm. po, po prostu pytam. To nie jest tak, że tutaj ja zaczynam jakąś zaakrywaną na no, no pół roku akcję profekwencyjną, tylko gdzieś tam to jest jeden z elementów. No też po to się to spotykamy, tak? Mm -hmm. Większość, według statystyk na YouTube y, moich widzów, to są osoby 25-35. Taka zdecydowana większość. Więc zaliczamy ich do koszyka ludzi młodych. Y, no i tak sobie myślę, że wiesz, część z nich odsłucha tę rozmowę, po prostu, część z nich odsłucha. I to gdzieś tam się będzie składało, więc zastanawiam się, czy ty czy w, czy w ogóle masz jakiś taki. Um, czy masz takie myślenie o tym, że mm. warto zachęcać do, do pójścia na wybory, czy też uważasz, robiąc trzy kroki wstecz, że... Nie jesteś od tego. Jesteś, jesteś ja to od... nie tak ujmuję, wiesz? To znaczy, o, no, to ja nie właśnie. jestem aktywistką. Mhm. Dlatego trudno mi jest powiedzieć, no to teraz ja was zachęcę. Mhm. Brzmi to też dla mnie paternalistycznie albo maternalistycznie, jak sobie no, tam życzysz. To znaczy, ach, wy, młodzi, tacy ważni jesteście dla mnie. Nie, nie, nie no, to nie wynika z tego. To ja, to, ja, Ale... to po prostu, ja to po prostu mówię tylko dlatego, że taka jest choroba widownia tego kanału. Mhm. Tylko dlatego. Jasne. Wiesz co, już wspomniałam raz w tej rozmowie Pawła Śpiewaka. Tak. On nas nauczył nas, dzisiaj już podstarzałych młokosów Mokosów, Aha. dlaczego polityka jest ważna. Nie dlaczego warto iść na wybory, tylko dlaczego polityka jest ważna. Proszę bardzo. Bo po pierwsze, ona daje możliwość zajęcia się rzeczami. Które nas realnie bolą. Mój moment, kiedy ja się zaczynam, kiedy ja zaczynam współpracę z ratuszem w, w dzielnicy Bielany w Warszawie, to jest moment, kiedy ja idę z wózeczkiem z moim młodszym synem, mhm. widzę, że deweloper ogrodził działkę tam, gdzie to nie powinno być ogrodzone, i myślę sobie, ja tego nie zdzierżę. Czyli to jest kwestia takiego, że co cię boli, tak? albo możesz to powiedzieć mocniejszym słowem, mhm. tak? co cię boli, to jest jakby pierwsza rzecz, a druga to właśnie, żeby pamiętać o tym, że ten deweloper, że on, on się może pojawić w twoim ogródku. Że tobie się może wydawać, że ty jesteś w swoim splendid isolation i po prostu ty sobie będziesz żyć po swojemu. I miałam też takie studentki, które mówiły, a tam zakaz aborcji, a i to sobie wyjadę. Hmm. Zupełnie. I pobrzmiewa mi to zdanie Jarosława Kaczyńskiego, każda w miarę rozgarnięta osoba. No dobrze, a potem jesteś Izabelą z Pszczyny. Okej? Okay? I już nigdzie nie wyjedziesz. Więc to jest coś takiego, że musisz złapać rzeczywistość. Dorwać ją musisz, zanim ona cię dorwie. Tak? I to właśnie robisz, mówiąc, mnie coś tam boli. To może być cokolwiek, może mnie przeszkadzać, nie wiem, ten krawężnik, na którym muszę wjechać tym wózkiem, albo tym rowerem, albo cokolwiek to jest. Tak? Albo to, że ten deweloper ogrodził działkę. Albo to, że moja siostra nie mogła mieć aborcji. Albo to nie jest prawdziwa, to jest po prostu przykład. Ale cokolwiek, co mnie boli, tak? i że to należy wrzucać w politykę. Także doświadczenie prywatne czynimy doświadczeniem publicznym i politycznym. No i wtedy się zachowujemy jak starożytni Grecy, bo oni tak robili. Dla nich polityczność to właściwie było wszystko. Czyli co boli nas. Jestem całkiem pewien, że, że prywatne to polityczne, to, to nie tylko starożytni Grecy mówili i że mamy y, dużo bardziej e, współczesne, jakby przykłady i, i, i zawołania, właśnie sugerujące, że prywatne jest polityczne. Natomiast, jakby znowu, ona z jednej strony mówi, że. O, bo my tu zostaliśmy nauczeni przez, przez yy, śpiewaka, i w ogóle. No fajnie, nie? Jakby zdania o śpiewaku są różne, jedni mówią o nim dobrze, jedni nie mówią o nim dobrze. Nieważne. Złożona postać, złożony człowiek, chuj z tym, nie? To nie ma znaczenia na potrzeby tej rozmowy. E, jednakże chciałbym za, jakoś tak zaznaczyć, powiedzieć, że skoro was nauczył Paweł śpiewak, którego już z nami nie ma, to może teraz, jakby w, w... znaczące byłoby to, żeby ktoś, nie wiem, przejął po nim schedę i zaczął, zaczął mówić do tych, tych nowych młodych, żeby ich czegoś nauczyć. A trochę pozycja, którą ona zdaje się zajmować, jest taka, że. Mm, a może ktoś inny, może ktoś inny by mógł. Nie i... To jest takie... Hmm. No, no Okej. Okay. Ale kto? To być może politycy wybrani w tych wyborach będą mogli na to odpowiedzieć. Znaczy no tak. w jakiś sposób na pewno odpowiedzą, bo mogą odpowiedzieć milczeniem, więc to też jest Ja kiedyś, jak zaczęłam prowadzić te zajęcia, o których ci opowiadałam, o, o zaangażowaniu obywatelskim na Uniwersytecie Warszawskim, to pierwotnie pytałam na początek ludzi, jak przychodzi na zajęcia, co przeczytaliście w tym tygodniu. Z gazet, czy was coś zainteresowało. A, a potem pytałam, co was boli. A co was boli w tym tygodniu. I to były najciekawsze rozmowy. Rezonuje mi to z, um, z Jęzgiem Rzakowskim, który um, na z swoim studentom robił te, takie kolokwia a cotygodniowe z prasówki, właśnie. A. Ale chyba nie pytał to, to, to. Na końcu nie było pytania, co studentów boli. Moje wnioski z tej rozmowy są następujące. Po pierwsze, to jest niesamowite, z jaką religijną, z jakim religijnym entuzjazmem ci wszyscy ludzie podchodzą do grzeczności, nie? Grzeczność jest najważniejsza i bądźmy wobec siebie grzeczni i bądźmy mili i kochani i z tego wyrośnie samo dobro. Tylko... Na razie to ich bycie grzecznym i kochanym obskakuje w pierdol za w pierdolem i koniec końców te, te być może obiecywane pozytywne rezultaty, coś pozytywnego być nie chcą. Może, może, powinniśmy, może powinniśmy sprawić czegoś innego, tak po prostu czysto dla sportu, żeby zobaczyć, czy, 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 czy coś innego da nam może jakiś lepszy rezultat. Bo inaczej to będziemy po prostu robić w kółko to samo i, i opierać się na tej grzeczności i liczyć, że ta grzeczność to w praktyce wszystkie podziały zamarze, że ona po prostu sznurowadła zwiąże i usunie ciąże, nie? I będziemy udawać, że e, jeżeli tylko będziemy mieli odpowiednio pozytywne nastawienie, to wszystko będzie git. Ale ja trochę czuję, że być może ludzie, którzy nie chcą wykonać pracy w kierunku na przykład edukacji, nie chcą wykonać pracy w kierunku tego, żeby ludzie, którzy czują się pogubieni w tym świecie, byli, byli nieco mniej pogubieni. Jak w świecie 5% mniej pogubienia, tak? Ode mnie dla ludu e, to. to, 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 to niekoniecznie mają przestrzeń do tego, żeby, żeby dyskutować. Nie, niekoniecznie niekoniecznie powinni, powinni zajmować jakiś taki, wiecie, decydujący głos, bo... No, trochę tak jest, że... my potrzebujemy więcej zdecydowania, a dostajemy więcej... I no, na przykład mnie to trochę odrzuca. Nie, nie wiem jak was. Plus, wydaje mi się, że jakby nawet powiedzenie czegoś takiego, wiecie, pamiętajcie, jeżeli jesteście młodą osobą, jeżeli jesteście, jeżeli, jeżeli, jeżeli nie czujecie, że polityka jest dla was, to jakby to to zastanówcie się, czy aby na pewno tak jest, czy aby na pewno nie żyjecie w przekonaniu, które podrzucił wam ktoś inny, bo dla mnie na przykład bardzo frustrujące w całej tej rozmowie jest to, że ona... że, 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 że ta kobieta nie dała mi jakby poczucia, że... Ja teraz lepiej rozumiem politykę. To jest po raz kolejny to jest po, raz po, po raz kolejny wypowiedź osoby, która ma jakieś swoje zdanie o polityce, i bardziej jest chętna. Obstawać przy tym, że jej zdanie jest dobre, niż jakby faktycznie kogoś nauczyć. A ta kobieta jest wykładowczynią akademicką, co sprawia, że ja się czuję bardzo zagubiony. Nie? Więcej skieńczoności u Karola Indekrowa, pojedynczej nieskończoności Flawiuselej, i Janek, rozptopano tak z Kasztani, udawczynie pizzy, Adam Połowski, Ranafek, Kszzzztow Kraniski, Wasadowski oraz szefo. Osoby dające kawę z ciaskiem, Michał Piotrowski, chypatia Grubne Fisos, Samion, Bartomiej B. Erik Fos, Marok, Włuk, Kaszpłanski, Dawid Kurzyniowski, Smoki Dora oraz Krysku. Osoby dające kawę. Kropster, Jarosław Ternikowski, Borsuk Cukrowy, George Sorosz, Bardaba, Jaszki 2, Henryk, Michał Rzedziewski, Miku 39X, Kod Gruszka, IC Rentifo, Julia S, XLS, Maciej oraz Adam. I wreszcie... Da! W czynie herbaty, rkd już Gumijski, pączek to Dziadek Paweł Paweł Pavlik, AntyBristler, Anty Inżynier Pilny Empati Master 3001, Hubert, Mazurczyk, Kakaczko, Maciej Dzielinski, Zylwester Uba, Daruk, Lusek, Adrian Gamy, Lubel, oraz Lakarder, Oraz Lakarder, Jesteście super. Jesteście naprawdę przy super ekstra Turbo. Zobaczmy się znowu. Ciemeczka.